Dzisiaj porozmawiamy o pomysłach na zarabianie bez wychodzenia z domu. Skąd w ogóle taki pomysł na taki temat, skąd taki pomysł na taki biznes? Przede wszystkim stąd, że ja zajmuję się marketingiem internetowym od lat, w zasadzie od 2013 roku i robię w zasadzie tylko i wyłącznie to. Oczywiście gdzieś tam między działam na innych jakby branżach, w innych rzeczach, zarządzam pewnymi firmami i też mam właśnie przyjemność prowadzić spotkanie w ramach Elite Expert Clubu, czyli jednej z marek, jaką tutaj tworzymy, współtworzymy. Informacyjnie dla Ciebie na końcu tego spotkania będę miał dla Ciebie prezent, będę miał dla Ciebie niespodziankę na temat zostań do końca tego spotkania, ponieważ otrzymasz coś wyjątkowego. Oczywiście, jeżeli nie chcesz, no to trudno. Dzisiaj przedstawię Tobie kilkadziesiąt sposobów na to, w jaki sposób zarabiasz pieniądze z domu. Część z tych sposobów być może znasz, a nawet bym powiedział inaczej, część z tych sposobów na 100% znasz, a część z tych sposobów po prostu jeszcze nie znasz, albo przynajmniej słyszałeś. Natomiast to, co jestem pewny dzisiejszego spotkania, to bardzo Ciebie proszę, weź sobie notes, kartkę i długopis, ponieważ jeśli, wiesz, jest różnica między znać, a po prostu, wiesz, działać w tym zakresie, więc sobie weź sobie w takim razie notę z kartkę papieru, tak abyś po prostu miał jakieś notatki z tego spotkania. Tych sposobów miało być kilkanaście, ja tak pisałem, że miało być 30, tak naprawdę tych sposobów będzie w tym momencie dużo więcej, bo będzie już około 80. Ja po prostu, kiedy przygotowałem się do tej prezentacji, wiedziałem, że tych pomysłów jest bardzo dużo, zaniżyłem tą liczbę po to, aby dać sobie szansę, dać po prostu więcej niż oczekiwałeś. Okej, mamy niemal pełny pokój konferencyjny, więc osoby, które dziś nie mogą wejść, powinno być widoczne coś na naszym fanpage'u. Jeżeli nie jest to widoczne, no to trudno. Na jednym z dwóch fanpage'y. Przynajmniej w teorii powinno to być widoczne. Okej, dobrze, więc zaczynamy. Przede wszystkim, skąd w ogóle pomysł na to, żeby tego typu jakby webinar zrobić? No, po pierwsze dlatego, że jakby działam na tym rynku od wielu, wielu, wielu lat i zajmuję się tylko i wyłącznie tym, jakby to jest jedna rzecz, natomiast to jest mniej istotne. Bardziej istotne jest to, że w obliczu obecnej sytuacji, w obliczu tego, co się dzieje, masa ludzi nagle zaczęła szukać informacji, nazwijmy to, w jaki sposób zarabiać pieniądze w internecie, w jaki sposób w ogóle zafunkcjonować w internecie, w jaki sposób robić swój biznes w internecie i tak dalej, i tak dalej. Tak? I to nie są moje słowa, tutaj pokazuję Wam statystyki, które są ściągnięte z dnia dzisiejszego, dzisiaj rano, z jednej z narzędzi, które pozwala właśnie na prześledzenie tego typu statystyk. Jeżeli masz ochotę, to możesz sobie takie narzędzie zapisać, od razu będziesz miał tutaj, będę mógł sobie tym narzędziem sprawdzać różne trendy, różne potencjalne jakby rzeczy z tym związane. Ja Ci nawet wrzucę tego linka. On się później Tobie przyda, ponieważ właśnie dzięki temu narzędziu masz możliwość, między innymi masz możliwość znalezienia swojego pomysłu na biznes. Oczywiście jeszcze dajcie mi znać w komentarzu, ja teraz wrzucam tutaj ten link do tego narzędzia, już masz pierwszą rzecz ode mnie, którą warto się pobawić. Oczywiście nie teraz, bardzo Ciebie proszę, żeby tak nie teraz, ale warto się pobawić. Jeżeli ktoś nie słyszy czegoś, proszę się przelogować, zalogować ponownie. Dajcie proszę znać w komentarzu, czy ktoś z Was już coś zajmuje się jakimś biznesem online, coś robił w tym zakresie, zarabia pieniądze jakieś dodatkowo za pomocą internetu. Dajcie znać, może też w jakiej branży ewentualnie działacie, jak to u Was wygląda, tak żebym też wiedział, z kim mam przyjemność rozmawiać i czekam na odpowiedzi od Was, żebyśmy wiedzieli po prostu, czy ktoś już tutaj coś robi, czy dopiero zaczyna, czy jak zarabiasz ogólnie, czy zarabiasz przy wykorzystaniu internetu, czy nie zarabiasz przy wykorzystaniu internetu, jak to po prostu wygląda w tym momencie u Ciebie. W porządku, czyli tak jak tutaj widzicie, są osoby, które gdzieś tam zaczynają, są osoby, które już są dłużej na tym całym naszym, nazwijmy to, szeroko rozumianym rynku zarabiania. I podobnie jak ja gdzieś tam kiedyś startowałem i to jest ważna rzecz, którą dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć, to, że jeżeli dzisiaj patrzysz się na tych ludzi, którzy zarabiają pieniądze za pomocą online, jeżeli po prostu za pomocą internetu, jeżeli patrzysz się dzisiaj na osoby, które jakiekolwiek większe kwoty generują, a po prostu widzisz, że to jest możliwe, to tak, tylko pamiętaj o jednej bardzo istotnej rzeczy, że tak to nie było, nazwijmy to, od samego początku, tak samo jak gdzieś moje początki nie były, nazwijmy to, ciekawe, dlatego też chciałbym, abyś brał pod uwagę, popatrzeć się na pewne rzeczy, które dzisiaj tutaj zobaczę z dwóch punktów, z dwóch perspektyw. Po pierwsze, czy ty
tak naprawdę jesteś na tyle gotowy, aby w któryś z tych 80 punktów, które dzisiaj powiem, wskoczyć, zacząć to robić, tak? To jest pierwsza sprawa. A po drugie, czy przypadkiem nie jest tak, że dzisiaj wiesz o tych rzeczach, słyszałeś o tych rzeczach, natomiast najprościej w świecie jeszcze nie zdążyłeś nigdy ich do końca wykorzystać, jeszcze nigdy tak naprawdę nie zdążyłeś z tego zrobić. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o sposobach na to, jak oszczędzać poniekąd. Te sposoby będą na to, jak oszczędzać. Z drugiej strony będzie część sposobów na to, jak sobie po prostu dorobić, ponieważ nie zawsze, ja tutaj dzisiaj mówię o, ja traktuję biznes online jako zarabianie, nazwijmy to już takie stricte biznesowe, zajmuję się tylko tym, ale jest część osób, które po prostu chcą sobie dorobić do pewnych rzeczy. Być może dla kogoś 100, 200, 300 zł miesięcznie również jest fajnym pomysłem na to, aby nie tyle pomysłem, ile fajnie by było, gdyby taka osoba po prostu cieszyła, by się cieszyła, kiedy takie pieniądze będzie miała miesięcznie. Są to osoby, które chcą sobie zarobić, co mam na myśli zarobić, mam to na myśli po prostu zgenerować, czy to drugą wypłatę, czy to po prostu jakieś takie pieniądze już bardziej sensowne, które pozwalają na cokolwiek innego. No i są to osoby, które chcą zbudować swój własny biznes w oparciu o te modele. I powiem Wam szczerze, że ja w tym branży działam od wielu, wielu lat, ale cały czas też się uczę. I nawet dzisiaj, wczoraj, kiedy przygotowałem się do tej prezentacji, ja sam podczas przygotowania się do tej prezentacji wpadłem na kolejny fajny pomysł biznesowy, model biznesowy. Oczywiście o tym modelu dzisiaj nie będę mówił, ale jeżeli po prostu będzie kolejna możliwość, kiedy to tak naprawdę wystartuje, ruszy, to też powiem Tobie, w jaki sposób ja sam, mając doświadczenia, przygotowując do tej prezentacji, wdrożyłem, czy też po prostu wdrożyłem, mam wdrożony pewien model biznesowy. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o zarabianiu pieniędzy, to chciałbym, abyś sobie zapisał takie trzy rzeczy, które są bardzo istotne. Po pierwsze, dzisiaj masz możliwość zarabiania pieniędzy na tym, że masz pieniądze i pieniądz robi pieniądz. To jest pierwsza rzecz, ponieważ ludzie do mnie przychodzą i często się pytają: Irek, na czym dzisiaj można zarabiać pieniądze? I ja zawsze się pytam: słuchaj, ty masz czas, czy masz pieniądze? To znaczy, czy ty chcesz zaangażować swoje pieniądze w zarabianie pieniędzy, czy ty masz po prostu czas na to, aby te pieniądze zarabiać, tak? Czyli wykorzystujesz swój czas, a nie swoje pieniądze. Więc pierwszą rzeczą, którą dzisiaj chcę ci powiedzieć, to to, aby to w ogóle zacząć zarabiać pieniądze, musisz mieć albo czas, albo po prostu pieniądze, i tutaj nie ma drogi po prostu na skróty. To, co jest bardzo istotne, to to, że niekoniecznie musisz mieć na start dużo pieniędzy, żeby w ogóle od czegokolwiek zacząć, natomiast na pewno jest to coś, co możesz robić. Czyli pierwszy sposób na zarabianie pieniędzy to jest po prostu to, że masz pieniądze, pieniądz robi pieniądz. Drugi sposób na zarabianie pieniędzy jest bardzo prosty, czyli generalnie masz produkt bądź usługę i dokonujesz sprzedaży tego produktu bądź usługi do klienta ostatecznego, czy to będzie business to business, czyli ty do biznesu, czyli ty sprzedajesz do firmy, czy business to customer, do klienta, to już zależy po prostu od ciebie tak naprawdę, do jakich klientów szukasz, jakich klientów masz. Natomiast to jest bardzo istotne, to, że ty masz produkt bądź ty masz tą usługę. To trzecią rzeczą, którą chciałbym, żebyś sobie zapisał, jest to, że nie musisz mieć swojego produktu, nie musisz mieć swojej usługi, żeby zacząć zarabiać, tak? Czyli jeżeli możesz być pośrednikiem, to jest bardzo ważne, pośrednikiem między produktem bądź usługą, którą wyprodukował ktoś, a klientem końcowym. Tak, to jest jakby trzecia rzecz, którą możesz robić. I czwarta rzecz, którą ja robię, czyli łączę jedno i drugie, czyli zarówno inwestuję swoje środki, zarówno sprzedaję swoje produkty, zarówno sprzedaję produkty, nazwijmy to partnerskie, i czwarta rzecz, czyli łączę te wszystkie cztery elementy. Jeżeli ktoś dzisiaj Tobie powie, że zarabianie pieniędzy polega na, nie wiem, na jakimś tam nie wiadomo czym w internecie, to jest bzdura. Zawsze jest sprzedaż. Pamiętaj, że dzisiaj będzie nas towarzyszyło słowo sprzedaż w różnych aspektach, bo to są ludzie, którzy zajmują się różnymi branżami, może marketingiem sieciowym, marketingiem partnerskim, będą mówić, że to nie jest sprzedaż. Owszem, ja się tutaj zgodzę pod niektórymi jakby względami, ale zawsze ostatecznie musi być przepływ jakiegoś produktu bądź usługi. Więc pieniądze dzisiaj biorą się po prostu ze sprzedaży. Tak samo jak ty, jeżeli pracujesz gdzieś na co dzień, czy to w jakiejś firmie, czy gdziekolwiek, to przecież pieniądze nie biorą się z tego, że ty pracujesz, w sensie, że siedzisz i nic nie robisz, czy pracujesz i tak dalej. Pieniądze biorą się, dana firma robi sprzedaż, czyli sprzedaje produkty bądź usługi. W dzisiejszej dobie można to robić właśnie przy wykorzystaniu internetu, zresztą nie tylko od dzisiaj, ale po prostu można tak to pojąć. Czyli pamiętaj dzisiaj te cztery elementy, o których ci przed chwilą powiedziałem, to są kluczowe elementy,
czyli pieniądz robi pieniądz, masz produkt bądź usługę, jesteś pośrednikiem bądź łączysz te wszystkie rzeczy. Ok, przechodzimy teraz do konkretów. Przedstawię Tobie ponad 80 sposobów na to, w jaki sposób zacząć zarabiać pieniądze. Ważna informacja, te sposoby specjalnie nie są w jakikolwiek sposób poukładane. One są luźno rzucone, być może je znasz, być może je nie znasz, być może, tak jak powiedziałem wcześniej, znasz je na 100%, tylko pytanie, co z tymi rzeczami robić. Przy okazji dziękuję ślicznie wszystkim za obecność, mamy tutaj ponad 100 osób, mamy równo praktycznie 100 osób, część osób oczywiście, no niestety, ale nie dostanie się na to spotkanie, no ale mamy w tym momencie już komplet. Dobra, odpalam prezentację, sposób numer jeden, tak, czyli przejdziemy do 80 kilku sposobów, sposób numer jeden, bardzo szybko je omówię, więc tutaj nie będę się rozczulał, nie będę tutaj mówił o czynnikach jakichś tam pierwszych, sposób numer jeden, aplikacje, które pozwalają oszczędzać, tak, są w internecie, czy też możesz korzystać z różnych aplikacji, które nie dadzą ci zarobić multum, ale są tak zwane aplikacjami cashbackowymi, czyli jeżeli nawet idziesz do sklepu, robisz zakupy, czy to w Żabce, czy to w Carrefourze, czy to w Biedronce, czy gdziekolwiek indziej, to są aplikacje, dzięki którym możesz w najprościej świecie robić te zakupy taniej. Możesz w najprościej świecie robić te zakupy i podczas robienia zakupów masz tak zwany cashback. O jakie to są aplikacje? O tym możesz również poszukać sobie w internecie, bo tak naprawdę odezwać się do mnie, czy napisać do nas na dział support, aby dowiedzieć się troszeczkę więcej. Teraz pamiętaj o tych wszystkich rzeczach, które tutaj mówię, ja nie będę mówił bardzo szybko, bardzo ogólnie. Każdy z tych rzeczy oczywiście wymaga osobnego omówienia, ale to będziemy robić w innym czasie. To jest jakby pierwsza rzecz, którą możesz robić. Jaka jest kolejna rzecz, którą możesz robić? Jest to sprzedaż rzeczy używanych. Czyli na pierwszym świecie zastanów się, czy ty dzisiaj w domu nie masz czegoś, co możesz sprzedać. Są też aplikacje, które pozwalają na wystawianie ubrań, na wystawianie różnych rzeczy. Ja wiem sam u siebie, jak to wygląda, kiedy żona do mnie mówi, że nie ma miejsca w szafkach, bo pełno różnych rzeczy. Ja też nie jestem za bardzo zwolennikiem, żeby coś, nazwijmy to, wyrzucać. W związku z tym są pewne aplikacje również pośredniczące, które pozwalają Tobie na wystawianie różnych rzeczy na sprzedaż, te, które są niepotrzebne. Jeżeli masz, jeżeli po prostu jesteś osobą, która magazynuje to, jesteś osobą, która gdzieś tam być może teraz się zastanawia, co tutaj mam w domu do sprzedania, to uwierz mi, że innym osobom również się to może przydać. Nawet jeżeli Ci to leży od roku, od dwóch, od trzech, od czterech, tego nie używasz, to prawdopodobnie już tego nie użyjesz, w związku z tym nie musisz tego magazynować, możesz sprzedawać inne rzeczy, wystawić się po prostu, nie potrzebujesz tej żadnej działalności gospodarczej, możesz to wystawić nawet o Elixie, czy na Allegro, czy jakichś innych, ewentualnie bezpłatnych portalach, czy na aplikacjach mobilnych, nie potrzebujesz tutaj mieć jakichś tam rzeczy, jeżeli nie jest to twoja główne źródło dochodów. Inwestycje to jest jedna z moich ulubionych rzeczy. Dlaczego? Ponieważ tutaj pieniądz robi pieniądz. To jest to, co powiedziałem wcześniej. Jeżeli masz pieniądze, dzisiaj jakiekolwiek pieniądze i chciałbyś zarabiać, pomnażać te pieniądze, albo leżą u ciebie na koncie bankowym, nie daj Boże, a dzisiejsze czasy mówią o tym, że na kontach bankowych, no niestety albo stety, niestety raczej tutaj bym raczej nie trzymał tych pieniędzy z wielu względów, dlatego masz różne możliwości inwestycji. Oczywiście to jest bardzo ważna rzecz. Część z tych inwestycji dzisiaj jest bardziej racjonalna, część inwestycji jest mniej racjonalna. Tak samo zresztą jak te wszystkie pomysły, jakie dzisiaj tu ode mnie usłyszysz, część, mówię racjonalna pod takim kątem, że niekoniecznie pewne rozwiązania są na już, na teraz, na dzisiaj, na ten moment, ze względu na oczywistą sytuację. Natomiast, co jest bardzo istotne, dzisiaj jest ten dzień i ten czas, abyś ty usiadł do tego i postanowił coś zrobić, ponieważ ty dzisiaj, nieważne, który z tych pomysłów wszystkich, które tutaj będziesz widział, będziesz chciał wdrożyć czy też wykorzystać, to ty dzisiaj masz czas na to, aby przygotować się, ewentualnie stworzyć jakąś stronę, rozpisać jakiś biznesplan, rozpisać jakieś swoje, nazwijmy to, zaplecze pod to wszystko, zrobić jakąś mapę myśli, co trzeba będzie wdrażać po kolei, zacząć przygotowywać pewne rzeczy, nawet jeżeli dzisiaj ten produkt bądź usługa nie jest produktem, na którym klienci już teraz czekają, tak, nie jest usługą, którą klienci teraz pragną, to dzisiaj jest ten czas na to, abyś ty wykorzystał możliwość stworzenia czy zarabiania właśnie na nowym pomyśle, na nowym projekcie biznesowym. Ok, gra na Forex i akcjach, to jest coś, co wiele osób gdzieś tam jest, co jest wiele osób, to gdzieś tam osób kojarzy tak samo gdzieś mnie. Ja jestem zwolennikiem automatycznych rozwiązań, aczkolwiek tutaj bardzo ważną kwestią jest to, że możesz sobie pewne rzeczy się wyedukować, czyli gra na Forex, na rynkach walutowych, gra na akcjach spółek, to jest szerokie pojęcie, ponieważ tutaj jest więcej rzeczy
w zakresie właśnie tej gry, ale to, co musisz wiedzieć, to to, jeżeli masz czas, jesteś w domu i jesteś gotowy do tego, żeby zdobyć nowe umiejętności, jak najbardziej tutaj masz możliwość skorzystania nawet bezpłatnie z wiedzy. My mamy również dużo wiedzy bezpłatnej z zakresu rynku Forex. Zakładasz sobie konto, to może ci wrzucę nawet linka, albo później sobie ci wrzucę linka, zakładasz sobie konto z najprościej w świecie i możesz zacząć uczyć się gry na Forex. Dlaczego ta umiejętność jest fajna i ciekawa? Z tego względu, że później jesteś niezależny. To znaczy dzisiaj się coś uczysz, dzisiaj to ci zajmie miesiąc, dwa, trzy i więcej lat, i więcej miesięcy, ale w każdym innym momencie, w każdym innym czasie jesteś później osobą, która jest osobą niezależną od tego, co się dzieje w pracy, czy będą jakieś wirusy, czy będą jakieś katastrofy, czy będzie coś innego. Ty zawsze masz umiejętność, która pozwala tobie na zarabianie pieniędzy. Free money to jest coś, tak szeroko nazwijmy to free money, natomiast ja to nazywam bezpłatne pieniądze, darmowe pieniądze, free money po prostu. I na czym to polega? Jest wiele firm, wiele, może nie powiedziałbym, że wiele, ale znaczy no dużo, których ja gdzieś tam znam, albo co najmniej one się pojawiają, które dają tobie pewne złotówki czy pewne pieniądze zupełnie bezpłatnie. O tym wielokrotnie ja już mówiłem, pisałem też na swoich Facebookach, na blogach i tak dalej, na ten temat. Natomiast takim przykładem takiego prostego free money może być, nawet gdzieś tutaj mogę mieć obok siebie, ale chyba nie ma, musiałbym wstać do komputera, ale dobra, nie ma to teraz znaczenia, na przykład różnego rodzaju aplikacje typu Revolut jako pośrednik płatności, czy Monesa jako pośrednik płatności, czy Twistop jako pośrednik płatności, jako fajne karty, czy tego typu rozwiązania. Na ten temat również możesz dopytać. Natomiast w wielkim skrócie jest to coś, gdzie nic cię to nie kosztuje, a możesz tak naprawdę od jutra kilkaset złotych zarobić, tak? Tak jak mówię, dzisiaj ci nic nie kosztuje, kilkaset złotych masz do zarobienia. No i oczywiście tutaj zawsze pojawia się ta kwestia osób, które mówią: OK, tutaj tylko jest 10 złotych, tutaj tylko 50, tutaj tylko 40, tutaj tylko ileś tam. I tak jest, niestety ludzie wiedzą o pewnych rzeczach, odkładają to na później, nie robią tego, a to jest kilkaset złotych, które możesz zrobić. I to jest też takie coś, co ciągle jest. To znaczy, co chwila się pojawiają jakieś nowe możliwości, co chwila coś się pojawia. Ja nie mówię, że na tym zbudujesz sobie, nazwijmy to nie wiadomo co. Natomiast bez żadnej tak naprawdę sprzedaży, tylko angażując swój czas, możesz najprościej w świecie na tym zarobić, dorobić sobie kilkaset złotych. Tutaj wchodzimy troszeczkę w rynek kryptowalut, masternody, ja tutaj nie będę teraz wchodził w szczegóły, będziesz miał ochotę, możesz sobie wpisać w Google masternody, natomiast w wielkim jakby skrócie, jeżeli masz trochę pojęcie na temat rynku kryptowalut, bądź najprościej w świecie chciałbyś się trochę więcej dowiedzieć, to postawienie swoich masternodów daje tobie stałe przepływy finansowe praktycznie każdego dnia, kiedy pewne coiny, pewne kryptowaluty, tak ogólniając to bardzo, są po prostu tworzone, wytwarzane, produkowane, tak mówię to bardzo ogólnie dla osób, które nie są z rynku, natomiast na to pozwalają masternody i postawienie tego masternoda w zależności od, nazwijmy to rodzaju tego masternoda. Różne są koszty, natomiast to jest tak naprawdę nie koszt, tylko pewnego rodzaju inwestycja. Oczywiście, czy jest łatwo to zrobić? No, trzeba się pewnej rzeczy nauczyć, tak? Ale na pewno jest to pewne rozwiązanie, które jest innowacyjne i być może nigdy o tym nie słyszałeś, albo po prostu nie zastanawiałeś się nad tym, więc warto sobie to wpisać. Oczywiście też mamy znajomych, osoby, które postawiają takie masternody, mogą coś pomóc, doradzić w tym zakresie. Jeżeli chodzi o kolejną rzecz, którą gdzieś tam jest często, gęsto w internecie, wypełnianie ankiet, jest to coś, co jest pracochłonne, to znaczy zawsze kilkaset złotych, w zależności od ankiet, jeżeli chcesz taką listę uczciwych firm, również się do mnie odezwij, wtedy najprościej w świecie ci przekażę to, taką listę tego typu rzeczy. Natomiast no, wypełnienie tych ankiet na pewno nie wymaga od ciebie jakiejś tam wiedzy, doświadczenia, po prostu siedzisz, są ankiety wypełnienia, to fajnie, nie ma tych ankiet do wypełnienia, no to niestety nie zarabiasz. Tutaj jest taki minus tego, że musisz wypełnić ileś tam ankiet, więc te pieniądze czasami nie przychodzą od razu, są po jakimś czasie, ale rzeczywiście dziś to wypełnianie ankiet działa i funkcjonuje od dawna. Czy jest to najbardziej zyskowny pomysł na to wszystko? No raczej nie, ale jak najbardziej jest możliwe. Więc kolejne kilkadziesiąt złotych w skali miesiąca jest dla ciebie. Tutaj masz trochę ankiet, tutaj masz jakieś free money, tutaj masz coś innego.
kolejne rzeczy. Kraniki BTC, tak też ogólnie mówią dla osób, które są z rynku kryptowalut, który jest jednym z takich rynków, w których ja działam w zasadzie początek 2015, koniec 2015, a bardzo mocno 2016, 17, 18 to było czyste skupienie na rynku kryptowalut, na rynku związanych z Bitcoinem. Świetne czasy, natomiast wtedy były świetne czasy na trading, na wiele innych rzeczy. Natomiast dzisiaj jak najbardziej są różnego rodzaju, nazwijmy to, kopanie kryptowalut, chociaż jest to już nie tak opłacalne jak kiedyś. Ja osobiście gdzieś kopałem, miałem dziesiątki koparek w innym pokoju. U mnie tutaj leży teraz ten sprzęt za wiele, wiele tysięcy złotych, w zasadzie na kwoty sześciocyfrowe i no niestety nie kopię teraz z wielu względów. Natomiast jest możliwość korzystania z tak zwanych kraników BTC, czyli po prostu płyną tobie różnego rodzaju drobne kwoty, siedzisz, klikasz, to jest to pracochłonne, jest to czasochłonne, trzeba siedzieć, coś kliknąć, coś zrobić, tak? Natomiast to jest jedna z możliwości, ale też inną możliwością jest to, że zainstalujesz sobie aplikację, nie aplikację, tylko przeglądarkę internetową, i w której to najprościej w świecie korzystasz, chociażby Brave'a, i tam też masz z tego tytułu korzyści wynikające z korzystania z tego typu rozwiązań, czyli darmowe kryptowaluty. To jest kolejna rzecz, darmowe kryptowaluty, że nie masz pojęcia, czym są kryptowaluty, to też również możesz sobie trochę wygooglować, trochę poczytać, gdzieś u mnie na kanałach tak samo jest więcej informacji w tym zakresie, więc jest to dosyć szerokie pojęcie, niemniej jednak zawsze kilkaset złotych możesz na tym, kilkaset zależy. Programy partnerskie, temat rzeka, jedna z rzeczy, którą ja bym na twoim miejscu bardzo mocno przemyślał. Tak. Program partnerski, po prostu jest to jeden z punktów, które powiedziałem wcześniej, czyli jest to przejście między producentem usługi bądź produktu, ty jako pośrednikiem, a klientem ostatecznym. Tak? Ty nie potrzebujesz dzisiaj mieć produktu bądź usługi, żeby na tym zarabiać pieniądze. Ja ci powiem taki prosty przykład programu partnerskiego, prosty przykład programu partnerskiego, który być może znasz od dawna, mogą być to na przykład Złote Myśli. Jest to prosty przykład programu partnerskiego, gdzie jesteś wynagradzany za sprzedaż e-booków, książek z tego portalu. Tak? Oczywiście tych programów partnerskich jest cała masa. My jako firma, jako Expert Club również mamy program partnerski i za polecanie naszych usług, naszych produktów, kart jest również wynagradzany z tego tytułu. To jest temat rzeka. Jeden z takich rzeczy, które mają różną opinię, a dla mnie jest to świetne rozwiązanie, to jest multi-level marketing, marketing sieciowy, marketing wielopoziomowy, jakkolwiek by to nie nazwać, marketing rekomendacyjny, tak, MLM, jakby to nie nazwać, tylko trzeba tą rzecz zrozumieć. Ja z marketingiem sieciowym miałem do czynienia w czasie studiów, to był 2009 rok, 2008, czy jakoś tak to było, jakoś tak w tych czasach pierwszy raz z marketingiem sieciowym miałem do czynienia i ja do dzisiaj nie rozumiem, jak ktoś tego nie rozumie. To znaczy, jeżeli ktoś do tego podejdzie zdrowo biznesowo i zrozumie, że tutaj mamy poważny biznes, poważny temat, poważne, nazwijmy to, możliwość i to samorozwoju i tak dalej, no to zrozumie, że marketing sieciowy jest to jeden z lepszych w dzisiejszych czasach możliwości, żeby zrobić swój własny biznes bez konieczności posiadania dużych pieniędzy, bez konieczności tak naprawdę wychodzenia z domu, ponieważ tak jak mówię, ja marketingiem sieciowym również zajmuję się od 2013 roku, czy w sumie to więcej, bo 2009 roku to były takie początki moje wtedy, 9, 8, 10, 11, później był trochę przestój ze względu na swoje firmy, takie nazwijmy to tradycyjne, pizzerie, restauracje, puby i tak dalej, natomiast później wróciłem do marketingu sieciowego, internetowego i tak dalej i uważam, że w przyszłości wiele firm będzie szło w tym kierunku, idzie w tym kierunku i to jest fajny model na to, aby zarabiać, dorobić sobie pieniądze, znaleźć sobie produkt bądź usługę, na której chcesz zarabiać pieniądze, którą czujesz, lubisz, bo to jest też ważne, co teraz tutaj mówię w tych wszystkich pomysłach moich, to to, żebyś ty sam czuł, polubił te wszystkie rzeczy, znalazł coś, z czym się czujesz, tak? Jeżeli, nie wiem, nie interesują Ciebie suplementy diety, nie idź w stronę suplementów diety. Jeżeli nie interesują Ciebie kosmetyki, nie idź w stronę kosmetyków. Jeżeli nie interesują Ciebie usługi finansowe, nie idź w stronę usług finansowych i tak dalej, i tak dalej. Zastanów się, chciałabyś zarabiać pieniądze. Kolejna rzecz,
Sprzedaż na Amazon, na Allegro. Temat rzek. Dzisiaj możesz wystawiać różne rzeczy, nawet nie posiadając ich, ale o tym też troszeczkę później. Na Amazon, na Allegro. Allegro dzisiaj ma duże koszty, jeżeli chodzi o podział zysków, nazwijmy to. Natomiast Amazon, międzynarodowa platforma, na której możesz sprzedawać osobom z różnych miejsc, nawet nie musisz tych produktów mieć u siebie, wszystko może być organizowane przez Amazon, wszystko może być organizowane przez Allegro. Temat rzeka, na pewno jeżeli masz ochotę, przyjrzyj się temu tematowi, ponieważ tutaj masz dostęp do klientów na całym świecie i możesz mieć minimalny procent, czy jakiś procent zysku z tytułu tego, jak ktoś się kupuje. Dropshipping, temat potężny temat, który dotyczy chociażby między innymi właśnie e-commerce szeroko pojętego, czyli sprzedaż, ja tak ogólnie dla osób, które nie wiedzą, dzisiaj wiele osób mówi tak, ok, chciałbym coś sprzedawać, ale jak, nie mam kasy na towar, nie za bardzo wiem, jak założyć sklep internetowy, nie wiem, jak to wszystko ma wyglądać i tak dalej, ale wiem, że jest tutaj potencjał. Na przykład dzisiaj, żeby kupić buty, w dniu dzisiejszym, tak, buty albo kurtkę, no to ustalmy, że ze względu na to, co się dzisiaj dzieje na świecie, nie bardzo możemy to zrobić. Ale dlaczego branża, nazwijmy dzisiaj kurierska i te wszystkie inne firmy działają? No bo zamówienia wskoczyły razy 5, razy 10 do góry. Tak? Natomiast czy ty dzisiaj możesz zarabiać na sprzedaży butów, kurtek, czegokolwiek innego? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Są platformy dropshippingowe, które pozwalają właśnie wystartować. Również, jeżeli będziesz zainteresowany tego typu tematem, napisz do mnie, powiem tobie, w jaki sposób w dosłownie 3 minuty otworzyć swój sklep internetowy bez wychodzenia z domu i w jaki sposób zarabiać właśnie na sklepie internetowym, którego nie potrzebujesz mieć tych produktów fizycznie w domu. Tak? Czyli ja mam pod ręką, nie wiem, telefon, nie potrzebujesz mieć telefonu, żeby sprzedawać telefony, nie potrzebujesz mieć notatników, żeby sprzedawać notatniki, nie potrzebujesz mieć kubków, tak, różnego rodzaju, żeby sprzedawać kubki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc dropshipping, temat rzeka. Marketing internetowy, no chyba tutaj mógłbym mówić i opowiadać godzinami. Marketing internetowy, szeroko rozumiany, to jest, nazwijmy wszystko to, co pozwala też mi, też tobie, firmom, dotrzeć do innej, do potencjalnej osoby. To na różne sposoby, czy to będą reklamy płatne, czy to będzie jakieś kampanie, czy to będzie email marketing, YouTube marketing, Facebook marketing, czy to będzie blogowanie, czy to będzie, nie wiem, content marketing, to jest temat rzeka. To, co uważam i to, co wiem, i nie tylko, że to jest rzecz na teraz, najbliższe 5, 10, 20 lat, mam nadzieję, że wspomnę ten materiał za kilka lat i tutaj nie popełnię gafa, jest z tego pewny. Ludzie będą, ci, co się wyspecjalizują w zakresie marketingu internetowego, będą zarabiać cały czas bardzo duże pieniądze, bo rynek cały czas idzie w stronę internetu, rynek cały czas idzie w stronę pozyskiwania klientów za pomocą online'u i ci, co dzisiaj wejdą na ten rynek, będą zarabiać fajne pieniądze w tej branży. Ja wiem o tym, że być może słowo marketing internetowy dla ciebie dzisiaj wydaje się być kosmiczną rzeczą. Ja wiem o tym, że być może się może zastanawiać, ok, dobra, ale ja się na tym nie znam. Dobrze, ja też wiele lat temu się na tym nie znałem i dalej uważam, że są pewne rzeczy, które gdzieś tam uczę się cały czas, bo to się wszystko rozwija, ale daję ci kolejny pomysł na to, akurat to jest trzynastka, w tym slajdzie jest 13 pomysłem, więc zapamiętamy, to szczęśliwa trzynastka będzie, na to, aby zacząć zarabiać sensowne pieniądze, więc zapisz sobie to, ponieważ wspomnisz moje słowa za rok, za dwa, za trzy, za cztery, za pięć, jeżeli będziesz miał swoją firmę, czy cokolwiek innego, czy nawet pracujesz w jakiejś firmie, wszystkie osoby szukają marketingu internetowego, szukają sposobu, jak znaleźć klienta pomocą internetu i nieważne, co ty robisz, czy masz produkty, czy usługi, czy robisz je sam, bądź pracujesz u kogoś, ktoś te produkty i usługi musi sprzedawać, więc w twojej firmie, czy ty sam musisz mieć specjalistów w tym zakresie. A dlaczego? A dlaczego by nie być tak takim specjalistą? A dlaczego by nie zrobić tego, że nawet w swojej firmie, której nawet masz, nawet nie jesteś właścicielem, ale pracujesz w jakiejś firmie, nie pomóc w pewnych rzeczach, w pewnych aspektach w zakresie tego marketingu, nie dać jakiegoś fajnego pomysłu dla szefa, słuchaj, wiesz co, widziałem coś takiego, tutaj można zrobić to tak i inaczej, zacząć się edukować, szkolić w tym zakresie. Serdecznie polecam tobie, pójście w tym kierunku. YouTuber, to jest coś, co kolejny temat rzeka, tutaj sprzedaż na za pomocą YouTube'a na wiele sposobów, od tego, że robisz kanał, który ma po prostu dużo wyświetleń i zarabiasz na samych reklamach na YouTubie, po to, że dajesz jakąś wartość na YouTubie, czyli masz kanał, który z jakąś wartością, przykład, nie wiem, zwróćcie uwagę, wpiszcie sobie w YouTube i ile teraz w tym momencie wyświetleń mają firmy pod tytułem jak uszyć maseczkę.
Zwróć uwagę, to są setki, tysiące, miliony tego typu rzeczy. Albo dla przedsiębiorców, w jaki sposób wypełnić wniosek o tarczę antykryzysową, tak? To są setki, tysiące wyświetleń tego typu rzeczy. Ktoś na tym zarabia pieniądze. Jeżeli ty masz jakąś umiejętność, którą możesz przekazać innej osobie, a sprzedaż na YouTube jest bardzo szeroka. Ja tutaj nie będę dawał się w szczegóły, to jest to osobny temat, ale jeżeli masz jakikolwiek umiejętność, albo uważasz, że znasz się na czymś, a na 100% się na czymś znasz, na 100% się na czymś znasz, a jak się na czymś nie znasz, to bierzesz sobie pierwszą lepszą książkę. No akurat tutaj nie mam książki za bardzo koło siebie, ale mam. O, mam notatki ten. Mam swoje notatki z jakichś tam szkoleń. I to jeszcze z 2000, popatrzcie, chyba z 9 roku, jakieś takie notatki pierwsze, tak? I biorę sobie, sam się z czegoś nauczyłem, coś wdrożyłem w praktykę, coś się nauczyłem i sam to wprowadzam to dalej. Z tych szkoleń mam jednak więcej, różnego rodzaju skoroszyty i tak dalej koło mnie leżą, ale to wszystko można nagrywać za pomocą wideo. Uważam osobiście, że ja osobiście bardzo lubię wszystko, co jest związane z YouTube'em, z jednego względu. Raz wykonana praca cały czas przynosi efekty, raz wykonana praca cały czas przynosi rezultaty. Dzisiaj nagrywasz wideo i za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć tego typu wideo będziesz miał odtwarzane. Ja w roku 2014 nagrałem wideo, w jaki sposób otworzysz pocztę Gmail na Gmail, tak? Jakieś tam. Te wideo ma każdego dnia setki wyświetleń. Ja w ogóle, wiesz, dla ciebie może to być niepojęte, kto ogląda, jak otworzyć pocztę Gmail, w ogóle jak założyć profesjonalnego maila, bo tak to brzmiało. A jednak cały czas osoby gdzieś tam profesjonalnego maila chcą otworzyć i właśnie teraz zresztą wpadłem na kolejną inspirującą rzecz, którą sobie od razu zapiszę. Widzisz, sam robię szkolenie dla ciebie, ale cały czas mam pomysły. Na przykład teraz wpadł mi na pomysł, żeby nagrać wideo, w jaki sposób otworzyć bezpieczną pocztę e-mail, tak? Czyli z jakiej poczty ja bezpiecznie e-mail korzystam. Sam o tym, sam czegoś korzystam, sam o czymś wiem. Dlaczego miałbym się tym nie podzielić z innymi osobami? Skoro wiem, że są pewne poczty szyfrowane, skoro wiem, że są pewne poczty, które pozwalają nam na to, aby bardziej bezpiecznie przesyłać wiadomości, które mogą być zaszyfrowane i tak dalej, no to takie poczty są takie tego rozwiązania, dlaczego takiego wideo by nie nagrać? Zresztą tak całkiem przypadkowo, całkiem przy okazji zapytam się ciebie, czy ty, no, tak dla ciebie, czy gdyby, nie wiem, pojawiło się takie wideo, w jaki sposób prowadzić taką bezpieczną pocztę, to tutaj wiesz o tym, że nie masz potrójne zabezpieczenia, szyfrowane wiadomości, wysyłasz wiadomość od jednej osoby do drugiej, dopiero ta osoba musi podać hasło, aby odczytać taką wiadomość, to kto z was chciałby takie wideo oglądać, nawet wszyscy ciekawości, dowiedzieć się, co to jest za rozwiązanie, co to jest za poczta, co to w ogóle, jak to funkcjonuje. Kto z was chciałby mieć takie super ekstra bezpieczeństwo przy wysyłaniu komunikacji z innymi osobami, zabezpieczone na wiele, wiele sposobów? Piszcie mi tak w czacie, ja tak z ciekawości zapytam po prostu, w jaki sposób, nawet tutaj, będąc na tym spotkaniu, można stworzyć pomysł na kolejną rzecz. I co jest bardzo ważne, to to, żebyś te wszystkie pomysły sobie zapisywał, no, bo to jest pomysł, który dzisiaj powstał i pewnie już lada chwila tego typu pomysł zostanie wdrożony. Słuchaj, widzę, że tutaj cały czas sypią się kolejne ja. Oczywiście tego nie będę wszystkiego sypował, ale fajnie, fajnie. Czyli jest jakaś grupa osób. Czy wszyscy? No nie, na tym pokoju dzisiaj mamy 100 osób. Ja dało 20. Dlaczego tego 20, czy tam ileś osób? Z tego względu. Część osób nie chce, a część po prostu nie da, bo nie napisze. Ja, bo po prostu nie napiszę. Z różnych względów tego nie zrobi. Okej, kolejna rzecz. Influencer. Wielki, wielkim skrócie. To, co się dzieje na Instagramach, to, co się dzieje dzisiaj w sieci, to jak można stworzyć własną markę, tak? Bo budowanie własnej marki to jest tego punktu troszeczkę brakuje tutaj, właśnie nie ma tego punktu tutaj stricte, ale jakby dopowiem go, budowanie własnej marki pozwala tobie później to, aby sprzedawać wiele rzeczy bez wychodzenia z domu jednym postem, jedną informacją. No to musisz zrobić, to znaleźć sobie influencerów, wpisz sobie w Google, co jest influencer, dokładnie poszukać jakichś kanałów, chociażby na Instagramie, i zobaczysz, jak to dokładnie wygląda, w jaki sposób ty możesz zarabiać, budując w kółko siebie pewną społeczność w zakresie tego, co robisz, czym się zajmujesz, na czym się znasz, albo po prostu w zakresie pewnych ideałów, w zakresie pewnych poglądów, tak? W zakresie pewnych
patrzenia na świat i tak dalej. To jest temat szeroki. Konta bankowe, kolejna rzecz, na której możesz zarabiać pieniądze. W wielkim skrócie to też nie troszeczkę pod programy partnerskie podchodzi, ale dam Ci taki abstrakcyjny przykład. Jeżeli masz znajomego, który chce otworzyć konto w jakimś banku, albo po prostu, nie wiem, ma firmę, albo wiesz, że będzie zakładał firmę, no to daj mu swojego linka partnerskiego chociażby do jakiegoś banku. Ja to nie będę żadnych banków reklamował, ale jeden z banków, z których gdzieś tam ja korzystam, a korzystam z kilku banków, jest na przykład mBank. mBank ma linka partnerskiego, daje komuś, żeby otworzył sobie konto. Na moje konto za otwarcie tego konta bankowego trafia chyba 200 zł przy koncie firmowym, czy 200 czy 300 zł, zależy, i 50 zł, jeżeli chodzi o po prostu otwarcie samego konta rachunku indywidualnego. I teraz się zastanawiasz o tym. To jest właśnie ta ciekawa rzecz, którą ludzie nie rozumieją. Ludzie nie rozumieją jednej rzeczy, bo ludzie mówią, ale przecież wszyscy mają konta bankowe. A powiem Ci tak, guzik prawda, ponieważ ja Ci mówię dzisiaj, w roku, którym mamy, a Ty te wideo możesz oglądać za 10, za 5, za 4 lata i okaże się, że nagle ktoś dzisiaj ma 18 i ma swoje nowe konto bankowe, ktoś za miesiąc ma 18, ktoś pojutrze będzie miał 18, ktoś zmienia konto bankowe, ktoś szuka innego rozwiązania, a ktoś po prostu chce zarobić pieniądze tylko na programie partnerskim. Jak najbardziej tutaj możesz na tym zarabiać dodatkowe pieniądze, polecając otwieranie kont, a jeżeli to połączyć z YouTube'em jeszcze, żeby nagrać pewne wideo i polecać tego typu rozwiązania, to masz jedno i z drugim, masz jedno i drugie po prostu łącznie. Ok, zdalny sprzedawca, to też jest temat szeroki. Dzisiaj tak naprawdę możesz sprzedawać z domu wszystko. Znajdź sobie produkt, skontaktuj się z jakąś firmą i ustal z nią marżę. Na czym to polega? W wielkim skrócie, ty gdybyś przyszedł do mnie i powiedział, słuchaj, wiesz co, czy ja mam pracę dla wszystkich? Ja mam pracę dla każdej osoby. Dla każdej osoby tutaj na tym pokoju mamy pracę jako zdalny sprzedawca. Mamy produkty bądź usługi, ty masz odpowiednią marżę, jesteś zdalnym sprzedawcą. Łącz punktu jeden z punktem drugim, tak, łączysz tych ludzi. Dzisiaj, w dzisiejszym tego typu rozwiązania, dając sobie przykład, możesz być takim zdalnym sprzedawcą, łącząc osoby, które szukają. Na dzień dzisiejszy przed bardzo, bardzo takim popularnym materiałem jest maseczki chirurgiczne, czy tam jakiekolwiek inne rękawice i tak dalej. Czy ty potrzebujesz mieć towar, aby zacząć na tym sprzedawać? Nie, możesz być zdalnym sprzedawcą, czyli znaleźć klienta, który tego szuka. Ty masz odbiorcy, który to ma, i łączysz klienta z importerem bądź z producentem. Tak? I w taki sposób to też ja działam, czyli łączę jedną stronę z drugą stroną, jestem zdalnym sprzedawcą i to jest coś, co robię bez wychodzenia z domu. E-pośrednik to jest też poniekąd z tym związane, właśnie z tym właśnie łączeniem, bo tu taki zdalny sprzedawca to miałem na myśli właśnie i zgłaszasz się do firmy. Tutaj miałem na myśli, że zgłaszasz się do firmy, masz jakiś produkt, jakąś usługę i sprzedajesz produkt lub usługę danej firmy. Nawet jeżeli nie ma programu partnerskiego, to możesz się do niej zgłosić tylko i wyłącznie po to, aby zapytać się, ok, słuchajcie, jeżeli bym sprzedał Twoją usługę bądź swój produkt, to ile bym zarobił? A do jakich firm możesz się zgłaszać? A na przykład takich firm, które są w Twoim obszarze zainteresowania. Na przykład, nie wiem, interesuje się historią, a zgłoś się do, nie wiem, do firmy, czy też do na przykład do, gdzie są jakieś blogi, poszukaj stron internetowych, co sprzedają, nie wiem, książki historyczne albo jakieś, nie wiem, może mapy, ja teraz, to nie jest moja branża zupełnie, ale tak wymyślam teraz, jakieś takie mapy, rekonstrukcje pewnych rzeczy i tak dalej. Jesteś zdalnym sprzedawcą, masz znajdź coś w zakresie swojego zainteresowania, na czym też się znasz, skontaktuj się z osobą, która to produkuje, ma strony i tak dalej, zapytaj się, ile możesz zarabiać na sprzedawaniu jako zdalny sprzedawca od nich. Tak, nie zatrudniasz się u nich, nie żadnej umowy, po prostu na zasadach partnerskich to robisz. E-pośrednik, to powiedziałem, czyli pośrednik jest między jedną rzeczą a drugą i tutaj jest temat rzeka. Dlaczego jest to temat rzeka? Ponieważ możesz być e-pośrednikiem, na przykład sprzedaż samochodów. Jaki jest problem, jeżeli ktoś produkuje sprzedaż samochód, a nie ma czasu, albo to się na tym niekoniecznie ma czas, żeby wystawiać ogłoszenia, niekoniecznie ma czas, aby nie wiem, robić jakieś tam, nazwijmy to, kontaktować się z klientem i tak dalej, możesz być e-pośrednikiem. I to e-pośrednictwo jest bardzo szeroko rozumiane, bo tak naprawdę możesz mieć agencję pracy zdalnej, czyli na przykład, nie wiem, rekrutujesz ludzi do pracy, tak? Wysyłasz, zbierasz CV, zbierasz, prowadzisz rozmowy kwalifikacyjne za pomocą Skype'a, rozmów, wysyłasz osoby za granicę. Wiadomo, że czy to jest czas dzisiaj na to? Być może nie, ale czy będzie czas na to za chwilę? Czy będzie czas na to za chwilę? Na to pytanie sobie odpowiedz. Na to pytanie sobie odpowiedź, czy za chwilę nie będzie świetnego czasu na to, aby pośredniczyć między poszukiwaniem pracowników a firmą. Taki case na dzisiaj, do przemyślenia. Tak?
I czy wejść w tę branżę i w ten temat trzeba za miesiąc, za dwa, za trzy i się zacząć tego uczyć? No raczej nie. Raczej trzeba było to wejść kiedy? Brawo. Teraz, dzisiaj. Nauczyć się, w jaki sposób to robić, ponieważ lada chwila 20 czy ileś milionów zwolnień z Ameryki czy z Europy, ludzie nie mają pracy i tak dalej, gdzieś ten rynek się będzie zapełniał. Czyli jest to kolejny pomysł na biznes bez wychodzenia z domu dla ciebie. Naprawa różnych rzeczy. Nieważne, jakich to są rzeczy, to będą laptopy, cokolwiek innego, znać się na czymś, ktoś ci może coś wysłać do domu i możesz to po prostu w świecie naprawiać. Tak? Jeżeli się na czymś nie znasz, możesz się tego nauczyć robić. Jest to na pewno rzecz bez wychodzenia z domu. I teraz ty się zastanawiasz, OK, ale jak ja mam coś naprawiać, jak ja się na tym nie znam? No to jeżeli siedzisz do cholery w tym domu, to weź człowieku, naucz się czegoś. Nie wiem, ja na przykład tego nie robię, no bo ja nie mam takiego talentu, ale takiej smykałki do tego, aby gdzieś tam takie rzeczy robić, robię inne rzeczy, tych innych rzeczy. Natomiast jeżeli masz ochotę, możesz się nauczyć pewne, zdobyć wiedzę i umiejętności, które pozwolą tobie na naprawę, czy też po prostu na ulepszanie pewnych rzeczy, których innych się nie zna. Opieka nad zwierzętami to jest coś, co możesz robić. Również w zależności od twojego zamieszkania, możesz zrobić taki sobie mini hotel w domu ze zwierzętami. Oczywiście są pewne przepisy, pewne zasady, jak to wygląda, ale jest wiele osób, które gdzieś jadą, wyjeżdżają, wystawiają pieska, kotka na jakiś okres czasu i muszą gdzieś te zwierzątka zostawić. Hotele są oczywiście dla zwierząt, one są być może trochę droższe, a ty, jeżeli dasz jakąś fajną cenę, indywidualną usługę zrobisz usługę, nazwijmy to trochę nawet taką premium, możesz zrobić, możesz czymś się wyróżnić, możesz zrobić podejście indywidualne do takiego, nazwijmy to, do takiej sytuacji, takiego zwierzątka, kotka i tak dalej, więc dzięki temu możesz zacząć zarabiać kolejne pieniądze. Punkt 21. Projektowanie wnętrz, tak? Czyli coś, co również możesz robić z domu. Czy musisz mieć 1000 szkół skończonych, żeby projektować wnętrza? Nie. Czy ludzie szukają tego typu rozwiązań? Jak najbardziej. Jeżeli ja bym chciał dzisiaj coś zaprojektować w nowym domu, w nowym mieszkaniu, na pewno spojrzałbym, wziąłbym jakiegoś projektanta, który by rzucił okiem, fajny pomysł, fajny design zrobił i wiedziałbym po prostu, na czym stoję. Projektowanie ogrodów to jest podobna rzecz, czy dla osób, które czy muszą się na tym znać, czy musi mieć 1000 szkół z tego. Być może trzeba się na tym znać, na pewno trzeba się na tym znać, natomiast na pewno jest to też rozwiązanie, które można robić to jest zdalnie. Ktoś ci wysyła zdjęcie, jak to wygląda, ty mu doradzasz, słuchaj, tutaj takie kwiatki, posadzisz tutaj taki trawnik, kup to stąd, to tak i tak dalej. Jest projekt, zaprojektujesz mu cały ogród, wysyłasz mu projekt do akceptacji, ok, poszło, 2000 zł na swoim koncie, w cudzysłowie. Ok, korepetycje. Czy ty musisz, tu jakieś pytania padają? Czy ty, powiem, czy ty musisz znać się na czymś ultra ekstremalnie dobrze, żeby być korepetytorem? Jak popatrzymy na dzisiejszą szkołę internetową, a nie internetową, telewizyjną, to tak jak widzimy, no nawet w telewizji zdarzają się pewne wpadki. Oczywiście ja tego nie śmieję, ponieważ to jest stres tych ludzi, ci ludzie gdzieś tam muszą przed milionami Polek i Polaków występować i robić edukację dla szkoły pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej. I jakby to jest stresujące, ja to doskonale rozumiem, pewne błędy wynikają po prostu z przejęzyczenia, a czy z braku umiejętności, tego też nie będę stwierdzał. Natomiast to jest bardzo istotne, to, że ty dzisiaj nie musisz znać się, nie musisz być profesorem czegoś, żeby edukować z danego zakresu. Tak jak na przykład ja osobiście zajmuję się marketingiem internetowym, ale nie mam wykształcenia z zakresu marketingu internetowego. Oczywiście mam jakieś tam studia skończone licencjackie i magisterskie, ale zupełnie z innych branż. Nie ma to w ogóle nic wspólnego z tym, co teraz robię. Niemniej jednak mogłem udzielać korepetycji z różnych zakresów. Nawet z tego, co skończyłem studia, przypomnieć sobie pewne rzeczy, wziąć książkę, przecież jaki jest problem, wziąć sobie książkę, nauczyć się dzisiaj. Ja bym tak zrobił, wziąć książkę, dzisiaj uczymy się języka angielskiego. Ja też troszkę się śmieję, natomiast czemu nie? Dzisiaj będzie I am, you are i tak dalej, czyli uczymy się. Pierwsza lekcja. Kolejna rzecz, ok, uczymy się. Przecież nie musisz zacząć na wszystkim, jeżeli masz odpowiednie podejście do drugiej osoby, to jest ważne, podejście, potrafisz w odpowiedni sposób też motywować osobę do nauki, czy w odpowiedni sposób przekazać wiedzę, to nie musisz być profesorem habilitowanym po iluś tam kierunkach, możesz być osobą, która zna się na czymś lepiej i robić korepetycje z języka angielskiego, z matematyki, z fizyki. To była osoba, która wcześniej mówiła, że robi korepetycje z języka chyba z fizyki i z czegoś jeszcze. Świetnie. Czy można zrobić drugą online? Świetnie. A teraz pytanie, a w jaki sposób połączyć, w jaki sposób nie znając się na korepetycjach, zarobić na korepetycjach?
No właśnie, być e-pośrednikiem. Skoro tutaj ktoś napisał do nas, że ma korepetycje z fizyki robi, to napisz mi proszę ta osoba, czy tam z tego, z czegoś tam robi, albo ktokolwiek z korepetycji, napisz mi, czy jeżeli dałbym tobie fajnego, starego klienta, który by u ciebie robił korepetycje, to czy jesteśmy w stanie jakiś tam część, procent mały z jej opłaty, z opłaty tej osoby, czy jesteś w stanie mi oddać, tak? Jeżeli, czy napiszcie mi, czy ma to sens, tak? Jeżeli ktoś zna się na czymś, a ja dostarczam mu osobę, która się będzie uczyła, czy jakąś część pieniędzy jest ta w stanie osoba oddać mi, czy tobie, za pośrednictwo, za to e-pośrednictwo. Ma sens. Okej, super, fajnie. Ja pisałem, o super, Witold pisał o kompetencjach. No i jak Witold pisał o kompetencjach, jeżeli bym ci przeprowadził 100 nowych klientów, to byłoby jakiś to deal dla nas do zrobienia? Ja się na tym nie znam, nie muszę się znać na tych rzeczach. A Witold ma tak, a pozdrawiam właśnie. Ma sens, dokładnie tak. Więc daję Wam kolejny pomysł na biznes. Łączmy się, zresztą też Elite Expert Club jest to platforma, w ramach której się łączymy między sobą i wymieniamy się kontaktami między innymi. Ale o tym, że tak powiem, nie teraz. Ma sens, super, fajnie, dziękuję Wam za informację. Ok, pisanie tekstów na zamówienie. To coś, co ja często czasami zlecałem, często zlecałem, czyli najprościej w świecie był jakiś tekst, coś trzeba było zrobić, potrzebowałem, ja to robiłem z wideo, czyli robiłem jakieś webinar, na przykład ten webinar, który dzisiaj prowadzimy, na przykład, czy jestem w stanie go spisać później, napisać z tego artykuł, no jak najbardziej, ale fajnie by było na przykład, czyli będzie tutaj osoba chętna, przykład, osoba chętna, możesz rzucić hasło, kto, jak, albo inaczej, odezwijcie się na priv, napiszcie mi tutaj, możemy, ktoś jest chętny, żeby nagrany ten webinar wziąć, przepisać go na komputer i wysłać do mnie w zamian za jakąś tam opłatę, oczywiście za poświęcony, zaangażowany czas. Czy były takie osoby chętne, które by chciały dorobić sobie właśnie z domu, bez wychodzenia z domu, zapisanie tekstu na zamówienie, akurat tłumacząc na język polski ten webinar, tak, czyli biorąc po prostu nagranie i tłumacząc. Ja już pomijam fakty, czy są to osoby, które znają jakieś języki obce. Jeżeli tak, jeżeli chciałbym ten sam webinar przetłumaczyć w postaci e-booka, czy w postaci wpisu na blogu na język angielski, jasna, jasna sprawa. Ok, 25. Planowanie posiłków i diet. Kolejna rzecz, którą warto robić, szczególnie w dzisiejszych czasach. Ja wiem, że dzisiaj wszyscy powiedzą, ok, to tam już diety, to tam już wszyscy wiedzą, jak to wygląda. Jak to jest, tego jest pełno w internecie, guzik, prawda, rynek jest potężny, rynek tego typu rozwiązań jest potężny. Dam prosty przykład z mojej strony, ja osobiście dzisiaj skończyłem, w sumie to już wczoraj, no ale mniej więcej powiem, że dzisiaj 3-dniowy post, to znaczy 3 dni piłem tylko i wyłącznie wodę piłem. Nic więcej, nie jadłem śniadania, obiadu, kolacji, śniadania, obiadu, kolacji, śniadania, obiadu, kolacji i 72 godziny tylko wodę. Mógłbym oczywiście dużo dłużej to robić, ale są święta, z tego względu chciałem wyjść z tego postu szybciej. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, to jest też nie pierwszy post, który robię, że ja do tego się musiałem jakoś przygotować, tak? Czyli musiałem zaplanować sobie, no akurat planowanie posiłków to jest bzdurą, no bo moim planowanym posiłkiem była tylko woda, tak? Ale musiałem zaplanować sobie wyjście, co zjem, jak będę wychodził, tak? Jaka dieta i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ta dieta nie była odchudzającą dietą, chociaż by się przydało, ale to była dieta taka bardziej, nazwijmy to, nawet nie bardziej, tylko to była dieta taka głodówka lecznicza. I nie w tym rzecz. Dlaczego zmierzam? Ja szukałem osobiście informacji na ten temat już wcześniej, bo to nie jest moja pierwsza tak, tego typu głodówka, szukałem informacji, jak to zrobić, co zrobić. I to nie tylko o to chodzi, bo to są inne posty, na przykład post Dąbrowski, który tak samo przychodziłem swojego czasu, proszę polecam, i inne rozwiązania. Ludzie piszą, rozpisują pewnego rodzaju rzeczy, znasz się na czymś, zrób to, tak? Zrób to po prostu, ponieważ masz jakieś wiedzę, doświadczenie w tym zakresie. Artysta, może coś potrafisz. A może potrafisz, nie wiem, malować, może w szkole coś potrafisz malować, rysować, może masz jakiś talent, umiejętności, może grać na jakimś pianinie, może nagrywać jakąś muzykę, może jesteś DJ-em, może coś tam. Są to rzeczy, które możesz wykonywać z domu, możesz nagrać płyty, możesz zrobić malunek, obraz narysować. I teraz powiem Ci jedną rzecz. Co z tego, że ty potrafisz malować, jak ty malujesz do szafki, nigdy tego nie sprzedałeś, nigdy nie masz jakiegoś bloga, gdzie to pokazujesz? Co z tego, że ty masz jakąś umiejętność, ładnie grasz na fortepianie i tak dalej, nie wiem, na flecie, czymkolwiek, skoro nie pokazujesz tego dalej? Nie możesz sprzedać nawet siebie, nie możesz pokazać innym tego wszystkiego, nie możesz nawet poczuć tego, jak twoja wartość, twoja wiedza, to co masz, jest po prostu dla nich pomocna. Tak? To jest kolejna rzecz, na której możesz zarabiać, możesz to sprzedawać, każdy ma jakieś umiejętności i tyle. Nagrywanie głosów na zamówienie to jest rzecz, którą można się nauczyć. Całkiem niedawno byłem na takim fajnym, ciekawym spotkaniu, szkoleniu,
osoby, która nagrywa głosy między innymi pod filmy do Netflixa, między innymi dla Eurosportu, między innymi również w różnych spotach reklamowych. Jest to umiejętność, którą oczywiście trzeba mieć pewne zdolności w tym zakresie, ale jest to umiejętność, którą można się nauczyć, jak najbardziej można się nauczyć. Oczywiście no, ja tutaj nie mam głosu radiowego, chociaż gdybym chciał się nauczyć, to pewnie bym musiał to zrobić. Niemniej jednak jest to jakiś pomysł kolejny na biznes. Naprawa laptopów, telefonów i innych rzeczy. Serwis w domu, cokolwiek innego, masz swój serwis w domu, możesz nagrywać, robić tego typu rzeczy. Ataki hakerskie, to jest tak w wielkim skrócie, nie chodzi o ataki hakerskie, jeżeli jesteś dobry z informatyki, jeżeli potrafisz hakować pewne rzeczy, no, zhakuj jakąś w cudzysłowie firmę, zhakuj coś, po to w cudzysłowie tak legalnie mówiąc, czy tam jakieś banki i tak dalej, ponieważ te firmy mogą ci zapłacić później za, nie żebyś ty wyłudzał na nich coś tego typu, ale możesz się zatrudnić jako osoba, która szuka zabezpieczeń, tak, dla firm, że przed atakami hakerskimi. Nie chodzi o to, że masz pracę w domu, żeby było to dobrze zrozumiane, bo teraz ktoś zrobi screen i powie, że Ireneusz Fudro powiedział, że jeden ze sposobów na zarabianie pieniędzy w internecie są ataki hakerskie. Nie, to jest bzdura. Mówię tutaj, że tutaj może ten slajd muszę trochę zmienić. Mówię tutaj o zabezpieczeniu firm, zabezpieczeniu banków, zabezpieczeniu różnych rzeczy przed atakami hakerskimi, a ty możesz się tego nauczyć, czy też to już trzeba mieć pewne umiejętności, a może masz takie umiejętności. Zabezpieczenie komputerów jest poniekąd połączone z tamtym wszystkim. Jest to również zabezpieczenie sieci. Na przykład, nie wiem, dzisiaj wiele osób szuka rozwiązań z zakresu zabezpieczenia komputerów. Dlaczego? Czy telefonów, tabletów? Ponieważ więcej osób zaczęło tego typu rozwiązań korzystać na co dzień, bardziej, nazwijmy to, bardziej co? Bardziej nazwijmy to systematycznie i ciągle, tak? I tego typu rozwiązania jak najbardziej są potrzebne. A być może masz jakieś produkty z tego zakresu, może masz antywirus, sprzedajesz, albo być może jakiś program partnerski, który jest dzięki antywirus, a klient może sprzedawać za pomocą programu partnerskiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Salon piękności, coś, co możesz przygotować, coś, czego możesz przystartować, jest to coś, co możesz robić z domu, czy to paznokcie, czy to make-up i tak dalej. Jak najbardziej coś takiego możesz robić. Tłumaczenia, znasz się na czymś? Jesteś jakimś tłumaczem? Okej, okay, masz dwa sposoby, znasz język? Fajnie, możesz tłumaczyć różnego rzeczy jako freelancer, różnego rzeczy możesz robić jako po prostu osoba, która, no jako freelancer tam po prostu, tak? Ale możesz zgłosić się do firmy i dzięki temu firma na przykład sobie zapłaci wtedy, kiedy ona będzie miała zlecenie. Nie wiem, znasz język wietnamski, chiński, jakikolwiek inny, angielski, niemiecki ma to znaczenia. Możesz poszukać sobie firmy, które zajmują się tłumaczeniami, jako freelancer możesz też do nich się zgłosić. Zamówienie, będziesz mógł coś im przetłumaczyć, tak? Albo inne teksty. Usługi graficzne, usługi wideo, to jest bardzo ważna sprawa, wiele osób dzisiaj w obliczu tego, co jest, zwalnia osoby, pracowników i tak dalej, dlatego, jeżeli masz umiejętności graficzne, możesz robić grafikę, możesz montować wideo, tworzyć prezentacje multimedialne, tego typu rzeczy, usługi świadczysz, usługi, twój wybór, czy chcesz na tym zarabiać, czy nie chcesz na tym zarabiać. Okej, okay. Niania. Kolejny pomysł na to, jak zarabiać pieniądze, czyli bądź w domu, bądź po prostu taką nianią, która będzie opiekunką do dziecka, możesz zrobić taki przydomowy, nazwijmy to, no, przedszkole, czy jakkolwiek by to nie nazwać, masz taką opcję, ludzie dają osoby do pracy, albo po prostu nawet pracują dzisiaj gdzieś tam zdalnie, potrzebują takiej opieki, więc pomyśl nad tym, bo to jest coś, co możesz robić siedząc w domu, jednocześnie, tak. Planowanie ślubów, urodzin, prezentów, to jest gruby temat, wiele osób, które szuka jakichś rozwiązań, nie wiem, mam ślub, mam urodziny, potrzebuję, aby ktoś mi zaplanował, okej, okay, znalazł tego, znalazł to, znalazł tamto, skontaktował się z orkiestrą, skontaktował się z tym, z tamtym, oczywiście są rzeczy, które trzeba wykonać, nazwijmy to, nie zdalnie, ale większość rzeczy można wykonać zdalnie, skontaktować się, poszukać rozwiązania. Ja na przykład szukałem fajerwerków na moje wesele, tylko musiałem się kontaktować z jednym, z drugim, trzecim, czwartym, znalazłem jednego takiego, ale gdybym miał kogoś, to by mi to sprawdził, zobaczył, okej, okay, dobra, tu, wszystko jest gotowe, wybieram, tak? To samo z urodzinami, sami są osoby, które szukają jakichś prezentów, ale nie mają na to czasu, pomysłu i tak dalej. Być może jesteś kreatywną osobą, możesz zrobić coś takiego, że ktoś ci przedstawia, kim jest ta osoba, co tak naprawdę lubi, co jak i czym się zajmuje, a ty jako kreatywna osoba możesz wymyślić coś
w tym zakresie. Sprzedaż produktów dla X, tak? Czyli tutaj co miałem na myśli, tutaj mi slajd przedstawił, ale w wielkim, wielkim skrócie to jest sprzedaż produktów dla innych firm. Cokolwiek byś nie miał, jakikolwiek, dzisiaj każdy coś produkuje, każdy ma jakieś usługi, ty możesz być tym pośrednikiem i to robić. Księgowość online, trzeba mieć umiejętności, ale jak najbardziej księgowość online jest czymś, co możesz, jeżeli jesteś księgową, jeżeli masz, nawet jeżeli znasz księgowość, kogoś, kto prowadzi księgowość, jaki problem jest, żeby przejść chociażby trochę do online. To jest fajna rzecz tej księgowości, że właśnie klienci zostają na długie, długie lata i płacą zobowiązania. Kanał TikTok, szeroko pojęcie, no, nowy taki, nazwijmy to, znaczy nie nowy, ale ostatnio coraz bardziej popularny TikTok, możesz tam sobie założyć konto, możesz tam nagrywać wideo, możesz tam robić sobie zasięgi, a dzięki temu możesz później robić tam reklamę różnego rodzaju, nazwijmy to, płatne reklamy i tak dalej. No możesz wykorzystać, ja już nie będę wchodził w szczegóły, ale wykorzystać swój zasięg później do zarabiania pieniędzy. Estlista e-optyk, tutaj jest to dla osób, które gdzieś się znają, moja znajoma otworzyła e-optyka, to znaczy na internecie, na YouTubie, każdego dnia bodajże ma swój kanał, może zresztą tutaj jest na tym spotkaniu, nie wiem czy jest, może jest, a jak jej nie ma, to może jej mąż jest, ma swój kanał, gdzie sprzedaje oprawki i robi to drogą online, rewelacyjna sprawa, i wymyśliła to zanim to było modne, czyli wymyśliła to zanim to wszystko, tak powiem, powstało, ale jest to pomysł na biznes, estylista jak najbardziej, czy e-sprzedawca, sprzedaż ubrań, wszystkiego z tym związane, jak najbardziej. Produkcja biżuterii, bierzesz sobie jakieś rzeczy, półprodukty, sklejasz to, montujesz, ja się na tym nie znam, ale mam znajomych, którzy to robią i wysyłają, sprzedają i tak dalej. Jeżeli robisz to fajnie, jeżeli robisz to profesjonalnie, jeżeli po prostu masz do tego spykałkę albo chcesz się tego nauczyć, po prostu możesz na tym zarabiać dzisiaj pieniądze. Dlaczego? Bo przecież cały czas ktoś to kupuje, tak? Trochę mniej, trochę więcej, ale jeżeli siedzisz w domu, to możesz na tym zarabiać pieniądze. Okej, jesteśmy w połowie, słuchajcie, lecimy z tematem. Fryzjerstwo. Prosta sprawa. Ja dzisiaj mówię też w domu, tak, ale dzisiaj mogę Ci powiedzieć coś, jakiś poradnik, jak ściąć włosy samemu. Ja o tym mówiłem już kilka tygodni temu, że będzie afera z tego powodu, ludzie nie będą mieli jak się obcinać. Mówiłem to 2 czy 3 tygodnie temu, już jest dzisiaj afera, ale już pojawiają się materiały, jak się obcinasz maszynką, cyk, 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 cyk i tak dalej przez internet. Kosmetyczka, to samo, tak samo możesz tego typu rzeczy robić, czy to różne rzeczy. Odzyskiwanie długów, to jest takie pośrednictwo. Jeżeli jakaś firma ma problemy z długami, czy po prostu, nie wiem, twój znajomy gdzieś tam wiesz, że od kogoś nie możesz odzyskać długów, no to możesz delikatnie pewne tego rzeczy się nauczyć, tak? To są umiejętności, które trzeba się nauczyć, tak? A dzięki tym umiejętnościom w najprostszym świecie możesz łączyć czy to prawników z osobą, czy to po prostu z osobą, która o której dług trzeba odzyskać, po prostu to są rzeczy, które się nauczyć, ale jest to na pewno jakiś pomysł na to, żeby to robić. Monitoring wideo, to jest rzecz, którą nazwijmy to taka może innowacyjna, nie wiem, zobaczymy, jak do tego podejdą ludzie, ale tak na logikę, kiedy są sklepy, firmy, które mają monitoring na przykład czegoś, tak, jakiegoś to magazynu, pracowników, biura i tak dalej, no nie wiem, domów i tak dalej, że są osoby, które nie mają czasu na to, co z tego, że masz monitoring, że tobie się to nagrywa, ale jak ktoś ci przyjdzie, coś ukradnie, albo jak ktoś ci przyjdzie i na przykład nie wykona jakichś obowiązków, albo siedzi w pracy zamiast coś robić, to co z tego, że to nagrywasz, skoro nie masz czasu tego oglądać i być może dogadać się z jakąś firmą, która udostępnia za pomocą pewnych rozwiązań pewne streamy wideo, a ty będziesz zarabiał na tym, że będziesz obserwował, tak, to co, na co nie mają inni czasu, no bo po coś ten monitoring jest zrobiony. Pytanie tego, czy każda firma, która ma monitoring, obserwuje to na bieżąco, czy po prostu nie odkłada tego, aż rzeczywiście za 2 tygodnie ktoś przyjdzie i się okaże, że czegoś brakowało i czegoś nie ma, bo ktoś ukradł, albo ktoś tego nie robił. Szeroki temat do przemyślenia dla Ciebie. Księgowość zdalna, o tym bodajże już wspomniałem, tutaj chodzi o to, że masz być specjalistą, jesteś księgową, możesz księgować zdalnie. Projektowanie stron www, tutaj nie mówię o tworzeniu strony www, tylko projektowanie strony www, aby zrobić stronę www, potrzebujesz mieć, zależy jaką techniką to robisz, ale potrzebujesz mieć jakąś grafikę, tak, czyli jeżeli wiesz, w jaki sposób masz taki stylizację zrobić tej strony, znasz się trochę na grafice, możesz projektować strony www, możesz tworzyć strony internetowe. Dzisiaj, żeby tworzyć strony internetowe, nie potrzeba znać się na HTML-u, jakiś C++ i innych różnego rodzaju, nazwijmy to, symfonii, językach programowania, tylko po prostu są pewne szablony, są pewne rozwiązania, które pozwalają na tworzenie stron internetowych. Tak? Pomysł dla Ciebie. Dlaczego się go nie nauczysz? Mówisz, ale ja się tam nie znam.
Trudno, no to albo się tego nauczysz i zdobędziesz taką umiejętność, poświęcisz na to miesiąc, dwa, trzy i będziesz specjalistą tworzenia stron internetowych. Pomysł na biznes bez wychodzenia z domu. Pozycjonowanie stron. Już masz klienta, klient już stworzył stronę, tak, kupił stronę, to teraz robisz mu co? To sprzedaż. Pozycjonujemy kolego tą stronę, tak, bo tej strony nigdzie nie widzisz. Nauczysz się, czyli wyszukiwarce, żeby ta strona się pojawiała jak najwyżej. Jeżeli wpiszesz słowo Ireneusz Fudro, to żeby ci się pojawiła ta strona w cudzysłowie tam, jeżeli wpiszesz, nie wiem, biżuteria ręcznie robiona Warszawa, to żeby ci się to pojawiało w wynikach wyszukiwarki. Pisanie e-booków, to jest temat rzeka. I tak naprawdę dzisiejszego spotkania można napisać e-booka. Ja na mogę takie e-booka napisać, być może to nawet zrobię, albo zlecę to, żeby ktoś to zrobił dla mnie, czyli będzie 80 ileś sposobów, czy 100 sposobów na to, aby na zarabianie pieniędzy z domu. I jak najbardziej takiego e-booka i powiem tak, zrobię takiego e-booka, będzie to e-book plus nagranie wideo. Rozpiszę to troszeczkę i będę miał e-booka, natomiast mogę to zlecić. Ty też się na czymś znasz, też możesz z czegoś jakby wiedzę czerpać. Public relation. To jest temat rzeka. Możesz być odpowiedzialny od PR-u, robić, wykonywać pewne rzeczy z domu, dbać o markę firm, robić researche pewnych firm, robić researche działalności tej firmy, pomagać firmie w utrzymywaniu dobrego, nazwijmy to, szeroko rozumianego wyglądu. Czy to trzeba się nauczyć? No oczywiście, że trzeba się nauczyć. Czy są tego kursy szkoły? Jak najbardziej są tego typu kursy szkoły. Ja za chwilę Wam podeślę, albo nie podeślę. E-asystent. To jest rzecz, która teraz jest w modzie i uważam, że wiele firm może wykorzystać tego typu rzeczy, bo ktoś teraz nie zatrudnia kogoś na stałe, z różnych względów, tak, ale potrzebuje e-asystentkę. Przykład. Potrzebuje zorganizować spotkanie w 15 miejscach w Polsce, ale nie potrzebuje do tego mieć pracownika na pełny etat, tylko najprościej w świecie wystarczy mi, aby to zlecić, tak? Po prostu zlecić to komuś, więc zatrudnia tego e-asystenta, który na daną rzecz, nie wiem, na dane godziny, na dane chwile coś dla mnie robi. Możesz być takim e-asystentem, są firmy, które zatrudniają e-asystentów, bądź ty po prostu możesz stworzyć taką usługę e-asystenta, tak? Albo tutaj tego też brakuje i tu sobie też dopiszę tą rzecz, którą teraz tu dopiszę. Konsjerza, tak? Rzecz konsjerza. Trzy sekundy. Sobie to zapisałem, czyli osoby, która pośredniczy w pewnych rzeczach, czyli na przykład ja potrzebuję zamówić bilet do kina albo wynająć samochód, ale nie mam to czasu, dzwonię do konsjerza i on to dla mnie robi, albo szuka mi pewnych rozwiązań, tak? I to tak to wygląda, taki konsjerz. Call center, no coś, co jest związane ze sprzedażą, ludzie się tego bardzo boją, bo call center to coś tam źle. Pamiętaj, na czym zarabiasz pieniądze. Albo masz pieniądze, albo masz produkt, usługę, albo pośrednictwo między produktem a usługą, a wszędzie jest ta sprzedaż zrobiona, tak? Czyli wszędzie musi być ta sprzedaż na słuchawce i tak dalej, a zgłoś się do firmy call centerowej, jeżeli masz ochotę, przecież dzisiaj te firmy może nie działają stacjonarnie, ale są oprogramowania, które pozwalają na dzwonienie z domu, tak? Są pewne bramki, VoIP-y i tak dalej. Masz możliwość zarabiania i pracowania z domu jako sprzedawca. Czy się na tym znasz? Nie ma to dzisiaj znaczenia. Ty się tego nauczysz, bo tego są odpowiednie szkolenia i umiejętności. Fotowoltaika to tak w wielkim, wielkim skrócie. Tutaj chodzi o to, że możesz na odnawialne źródła energii, możesz pewne rzeczy montować ludziom na dachy, w cudzysłowie wielkim mówiąc, dostarczać im energię na innych zasadach niż takie normalne gniazdko, ale możesz to robić zdalnie, bo są pewne projekty, które pozwalają na to, aby robić pewne, nazwijmy to, zlecenia za pomocą zdalnie, to znaczy zdalnie jesteś w stanie stworzyć projekt dla takiej osoby i na tym zarabiać. Pisanie formularzy pod otrzymanie dotacji, to też trzeba zdobyć umiejętność. Są dotacje unijne, cały czas ktoś otrzymuje dotacje unijne. Zdobądź umiejętności, stwórz firmę, która pozwoli tobie na to, aby zarabiać na tego typu rzeczach. Przykład, możesz to zrobić na zasadzie win-win, czyli nie wiem, świadczysz darmową usługę, która polega na tym, że pozyskujesz dotacje jakiekolwiek na różne cele. I w chwili, kiedy tę dotację otrzymasz, na przykład, nie wiem, procent, 2, 3, 5, 0,5% tej dotacji, czyli jakby umawiacie się, idzie do ciebie. Jeżeli tego nie otrzymasz, tak, jeżeli ten konsument, klient ostatecznie tego nie otrzyma, no to po prostu się nie dzielicie, to nic nie dostaniesz, tak, nie dostaniesz zysku i tyle w temacie. Tak. To jest kolejna rzecz, którą warto gdzieś tam przemyśleć, czy na tym nie można przypadkiem zarobić. Rolnik, zdrowa żywność. Ja akurat mam tą przyjemność mieszkania na takiej małej wiosce, tutaj problemem jest tylko internet, który czasami nie działa, ale gdybym dzisiaj chciał, to mogę pójść sobie zasadzić marchewkę, ziemniaki,
mogę pełno rzeczy tutaj zasadzić, wielkie łąki, pola i tak dalej. Może ty masz działkę, może jakąś zdrową żywność, może sam coś produkować, może jakieś kury masz, mieszkasz na wiosce. Okej, okay, czy to jest praca? To jest akurat praca, trochę musisz wyjść z domu. No okej, okay, to tutaj rzeczywiście musisz wyjść z tego biurka fizycznie, tak? No ale jest to jakiś pomysł. Ja nie mówię o rolniku, który ma hektary w ziemi i będzie traktorem jeździł, tak? Ale jest to jakiś pomysł. Czy dzisiaj ludzie szukają świeżych jaj, na przykład takich, które gdzieś tam, żeby mieć świeże jaja i zjeść takie, nie takie sklepowe, tylko świeże? No jak najbardziej. No dobrze, nie musisz być tym rolnikiem. Idź do rolnika, weź te jaja, sprzedaj te same jaja komuś innemu, zarób na tym. Prosty przykład. Albo możesz sam produkować coś ciekawego, cudzą żywność. Programista, człowiek, który zarabia duże pieniądze, jeżeli się na tym znasz, jeżeli szukasz, jesteś na etapie tego, że nie wiem, no wiecie, to no, biznes to za bardzo mnie nie interesuje, ale chciałbym zarabiać dobre pieniądze, duże pieniądze, takie naprawdę i w takim czymś, co wiem o tym, że to się będzie długoterminowe i przyszłościowe. No, poza marketingiem internetowym możesz zostać programistą, są różne języki programowania, jeżeli w to się wkręci, jeżeli będziesz się na tym znał, to programiści zarabiają pięciocyfrowe kwoty, jeżeli ktoś jest dobrym programistą, ale takie zarobki 5, 6, 7 tysięcy, 8, 10, 15, to są takie zarobki spokojnie do osiągnięcia. Tworzenie aplikacji, to jest kolejna rzecz, którą możesz robić. Wiele firm potrzebuje swoich aplikacji, my mamy swoją aplikację mobilną, też musieliśmy zapłacić za stworzenie tego typu aplikacji. Czy trzeba mieć tu umiejętności? Tak, trzeba się nauczyć, tak, ale możesz to robić z domu? Możesz to robić z domu. Korekta tekstów, to akurat chyba dla mnie jest bardzo potrzebne, ponieważ ja robię dużo takich błędów literówek, coś piszę szybko, akurat u mnie korektę tekstów wykonuje moja żona, natomiast ty możesz wykonywać korekty tekstów jako freelancer możesz wykonywać korekty tekstów różnego rodzaju, czy to nawet w języku polskim, czy to w języku angielskim, możesz tego typu rozwiązania szukać, są osoby, które tego rozwiązania typu szukają, tak? Obrabianie zdjęć i wideo, o tym już wspominaliśmy, jeżeli masz umiejętności techniczne, graficzne, jeżeli nawet nie tyle masz umiejętności, jeżeli chcesz się nauczyć pewnego rodzaju programów, możesz się tego nauczyć i dzisiaj ludzie tego poszukują. Jeżeli ktoś ma, nie wiem, jakieś nagranie z czegoś, ze zwykłym telefonem zrobione, ale nie ma umiejętności, nie wie, jak z tego zmontować coś fajnego, możesz takie rzeczy zbierać, zrobić, kilka aplikacji podłączyć, zmontować komuś jakieś wideo i będziesz miał z tego biznes w domu. Kompleksowa usługa czyszczenia i detailingu aut. To jest biznes, ale tutaj trzeba wyjść do garażu jednak, tak? Czyli to jest pewnego rodzaju rzecz, która jest taką ciekawą, nową rzeczą. Czyszczenie i detailing aut. Jak najbardziej możesz sobie kupić sprzęt, trochę też taki sprzęt kosztuje, ale możesz to wykonywać po prostu zupełnie z domu i jest to na pewno niszowe rozwiązanie. Transkrypcja tekstów, czyli tutaj mam na myśli to, że ktoś nagrywa pewne wideo, a następnie te wideo jest tłumaczone na transkrypcję, tak, czyli robienie napisów w tym zasadzie, to można tak nazwać, tłumaczenie wideo na język tekstowy w odpowiedni sposób, oczywiście zmodelowany. Ok, dobry przyjaciel. Dobry przyjaciel, 63, to w wielkim skrócie, tutaj mówimy o różnych biznesach, mówimy o programach partnerskich, mówimy tutaj o marketingu sieciowym, ale co mamy jeszcze dobry przyjaciel? Kto z Was korzysta z takiej usługi jak na przykład, nie wiem, Uber, Bolt do transportu albo Booking.com? Tak? Dajcie mi znać w komentarzu do rezerwacji miejsc, czy tam na przykład Airbnb i tak dalej. Dajcie znać, czy są to osoby, które korzystały kiedykolwiek z tego typu usługi, jeżdżą i tak dalej, czy tam, no teraz, czy w przyszłości, tak, czy jest to usługa, z której korzystaliście. Okej, okay, widzę, że masa osób korzysta, no i teraz pewnie o tym wiecie, a pytanie, kto to wykorzystuje, tak. Wiesz, jest różnica między wiedzieć, a zarabiać. Jest różnica między znać się na tym, a wykorzystać swoją umiejętność do zarabiania. A jeżeli o tym wiesz, to wiesz też o tym, że jest tam prosty program partnerski, który i w Booking.com, i w Bolcie, i tak dalej, pozwala Tobie na zarabianie pieniędzy. Ja tutaj teraz nie będę raczej wchodził w szczegóły, ale ja na przykład z Bolta korzystam, no teraz z różnych względów, trochę mniej, ale tak w wielkim skrócie, to są akurat moje przypadkowe przyjazdy z Bolta, tak? Oczywiście kilka, bo tam tych było więcej. Natomiast można polecać tego typu usługi i dzięki temu ty masz z tego dodatkowe pieniądze. Okej, okay, dobra. Jest polecenie. Dobrym przyjacielem. Rozumiem ogólnie do tego, żebyś po prostu, to jest prosta rzecz. Korzysta z tego, tak?
nie podzielić się informacją dalej z innymi osobami? Przecież jeżeli zjadłeś dobrą pizzę gdzieś, to przecież mówisz, słuchaj stary, tam jest dobra pizza, tam idź, tam jest dobra pizza. To oczywiście pizzeria cię to nie zapłaci, chyba że będziesz szedł przez link partnerski, przez pyszne.pl. To wtedy jest możliwość na to, żebyś jeszcze tam zarobił jakieś tam pieniądze na to. No ale o czym mówię, bądź dobrym przyjacielem, na tym też możesz po prostu zarobić. Druk 3D, drukarka 3D, mam znajomego, znajomych, którzy mają drukarki 3D, ja sam mam drukarkę 3D, ale akurat tym się nie zajmuję. Możesz drukować w domu, począwszy od tej technologii, zakupić drukarkę, być punktem druku 3D w domu. Przyszłościowa rzecz, poczytaj trochę, zobacz jak to wygląda, na pewno warto się tym zainteresować. Własny kurs, temat rzeka. Ja swoje kursy pierwsze sprzedawałem właśnie w 2014, chyba 2015 roku z różnego zakresu i stworzenie własnego kursu to jest coś, co angażuje Twój czas, możesz to zrobić z domu i później ten kurs cały czas sprzedawać innym osobom. Specjalista do spraw AdWords, nie tylko AdWords, ogólnie specjalista do spraw różnych rzeczy, może się AdWords, Facebooka, może się wyspecjalizować w jakiejś tam konkretnej rzeczy. Na przykład bardzo wąsko, mówię tu bardzo wąsko, nie specjalizować się w całym marketingu internetowym, ale tylko i wyłącznie wyspecjalizować się w jednej konkretnej rzeczy. Jeżeli dzisiaj nie wiesz, co jest AdWords, to znaczy, że wiele osób też być może tego nie wie. A skoro wiele osób tego nie wie, to być może nie wie o tym, ale potrzebuje tego. W związku z tym stań się specjalistą, ja to specjalnie dałem taką rzecz i nie będę tego rozwijał tutaj, o co tutaj chodzi, po prostu stań się specjalistą w jakimś wybranym przez siebie zakresie. Programista blockchain, to jest level wyżej programistyczny. Jeżeli jesteś programistą, to być może warto się troszeczkę przekwalifikować albo pójść w tym kierunku, a jeżeli nie, to zacznij szukać, szkolić się z zakresu blockchain, ponieważ to jest przyszłość i to możesz wykonywać z domu i ci gwarantuję, że tutaj będziesz miał pracę. E-psycholog, e-dietetyk, co mam na myśli? Są pewne zawody, które możesz wykonywać z domu. Oczywiście, ty nagle nie będziesz psychologiem i nagle nie pójdziesz na studia psychologiczne czy jakiekolwiek inne, być może nagle nie staniesz się dietetykiem, ale być może zrobisz jakieś kursy, być może pozwolą tobie tego typu kursy zdobyć jako specjalizację, może pójdziesz na jakąś szkołę, to też zajmuje czas, może jakieś studium podyplomowe, może w ogóle jakieś studium, cokolwiek, czy dać jakikolwiek dyplom i pozwoli ci być kwalifikacją w danym zakresie, albo po prostu sam się nauczyć, będzie specjalistą w danym zakresie, praktykiem, tak? Możesz pomyśl, w czym możesz być specjalista to brakuje, po prostu być e-specjalista powinno być. Tak? 70. Coach online, czyli jest wiele osób, które coachują osoby, to nie jest mentoring, to jest różnica między mentoringiem a coachem, ale możesz pomyśleć o tym, żeby nie być przypadkiem coachem online. Płatne warsztaty, webinary. Słuchaj, jeżeli ty się na czymś dzisiaj znasz, jaki jest problem, żebyś nagrał jakiś webinar na jakikolwiek temat, czy warsztat zrobi na jakikolwiek temat. Nieważne, czy tam będzie 5 osób, jedna osoba, czy nikt nie przyjdzie, ty się do tego przygotujesz. Możesz zrobić taki sam webinar w takim pokoju, jakim ja robię. Oczywiście zgłoś się do mnie. Powiem tobie ewentualnie, w jaki sposób najprościej w świecie technicznie takie rzeczy zrobić, czy tam po prostu napisz do mnie gdziekolwiek, ja tutaj za chwilę ci wrzucę zresztą przy okazji. Kontakt do mnie będzie na samym końcu, ale możesz gdzieś tam napisać prywatnie, czy dodać do znajomych i możesz zrobić tego typu warsztat. Ja czasami robiłem takie webinary płatne, nawet za 10 zł, z różnych zakresów, płatne, 10 zł. Na tych webinarach było, teraz nie pamiętam, ale to tam było czasami po 50 osób przychodziło, czasami 20, czasami 100, zależy tam, ale to też zależy dla tych płatnych, no ale to zawsze jest, słuchajcie, 20 osób razy 10 zł, no to jakieś pieniądze już są, tak? Coś już opłacało się jakoś dniówkę zrobić. Oczywiście, czy musisz mieć wiedzę, umiejętności? Warto się nauczyć w tym zakresie. Całe życie przed tym. Całe życie przed tobą. Jeżeli jesteś konsultantem, nie konsultantem, tylko robisz konsultacje, brakuje mi te słowa, nie konsultacje, tylko korepetycje, to przecież możesz zrobić raz na jakiś czas bezpłatny warsztat online dla wszystkich swoich studentów, ewentualnie dla innych osób. Przecież nie musisz cały czas kasować za to, możesz zrobić pewne rzeczy bezpłatne, ale o tym powiem troszeczkę później. Konsulting, możesz być konsulting dla firmy, jeżeli masz umiejętności, znasz proces. Załóżmy w firmie, jak sprawdzić procesy, różne procesy sprzedażowe i tak dalej, jeżeli znasz się na tym, jeżeli jesteś w stanie zacząć się na marketingu internetowym, możesz pomóc firmie poradzić, co mogą zrobić lepiej w danym zakresie, możesz zajmować się konsultingiem, nie chodzi tylko o firmy, można naprawdę zajmować się konsultingiem w szerokim pojęciu tego znaczenia. Otwarcie mini browaru, no tutaj coś dla mężczyzn, taka rzecz, którą można zrobić oczywiście w domu, jeżeli ktoś z Was zrobi, to ja z chęcią, że tak powiem, skorzystam i będę Twoim pierwszym klientem,
który, a może ktoś ma, napiszcie, swój jakiś mini browar, albo próbował browara sam warzyć piwo w domu i tak dalej, dajcie znać. Ja akurat nie robiłem tego, bardziej tutaj zainwestowałem, też inwestuję w spółki zajmujące się browarami takimi regionalnymi i tak dalej, więc pod tym kątem tylko to robię. Natomiast być może ktoś tu jest, ma jakiś mini browar, albo swoje piwo robił regionalne. Ja będę pierwszym klientem, jeżeli ktoś taki mini browar w domu zrobi sobie i będzie nawet produkcję. O, ja ważyłem 8 warek. No, super, super, fajnie, fajnie. Dobra. Okej. Okay. Researcher. I to jest ważna sprawa. Słuchajcie, bo trochę to trwa ten webinar. Nie wiedziałem, że tak długo będzie trwało, ale okej. Okay. Pamiętajcie, na końcu będzie niespodzianka jeszcze dla Was. Więc ci to wytrzymają, to super. Researcher. Co to oznacza researcher? Researcher jest to osoba, która tak naprawdę mogłaby mi pomóc w przygotowaniu tej prezentacji. Bo ja za tą prezentacją dzisiaj wstałem jeszcze o godzinie 6 rano. Tak, 6 rano. Sobie często wstaję o 6 rano. Teraz po tej głodówce czuję się w ogóle dużo fajniej, lepiej, więc nawet wstałem trochę szybciej. 5:45, 5:50. Ale do czego zmierzam? Już nie o tym rzecz. Jest to osoba, która szuka pewnych informacji. Na przykład potrzebuje czasami znaleźć coś, tak? Okej, okay. Na przykład dzisiaj szukałem tak. Miałem czasu, bo wczoraj przygotowałem się też do innych rzeczy, dzisiaj do tego. Wczoraj do tej prezentacji trochę się przygotowałem, ale pewne rzeczy tworzyłem jeszcze dzisiaj. I szukałem osoby, która mogłaby mi zrobić jakiś research. Ten research może być szeroko pojęty, bo to może być research jakiegoś konkretnego tematu. Bardzo znane są na przykład researche, niektóre osoby robią nawet bezpłatnie, różnych projektów biznesowych, nie wiem, kryptowalut, jakichś tego typu rzeczy. Może być takim researcherem, czyli z osobą, która znajduje na zlecenie informacje dla innych ludzi. Tak? Tylko znaleźć, co kto potrzebuje, i możesz tego typu informacje szukać. Membership site. Tutaj w wielkim skrócie to jest rozszerzenie płatnych kursów. Tutaj mam na myśli platformę, dzięki której możesz sprzedawać swoją wiedzę na zasadach całego dostępu abonamentowego miesięcznego za 20, 30, 100 zł, 200, nie ma to teraz znaczenia. Masz taki membership, stronę do tego i tam wrzucasz swoją wiedzę, swoje doświadczenie i dzięki temu masz abonamentowo. Opłaty, co się płaci. Abonament to jest słowem kluczem. Generalnie abonamenty, cykliczne opłaty, to jest słowo klucz, bo to jest coś, co jest bardzo istotne do tego, aby mieć stałe, systematyczne przepływy finansowe. Okej, okay. Specjalista od audytów. Bardzo szeroko pojęcie od różnego rodzaju audytów, rozumianych czy to w firmie, czy po prostu na innej skale. Generalnie, jeżeli znacie na audytach, jeżeli spacie na tego typu rzeczach, jak najbardziej. Bardziej możesz to robić drogą online. Okay? Infobiznes. No tutaj możesz założyć, to jest duży, duży temat. Tutaj w zasadzie coś, co w różnych zakresach możesz ten infobiznes stworzyć. Tutaj o co chodzi? To nie musisz się na czymś znać, żeby na czymś zarabiać pieniądze. Ty możesz dzisiaj tworzyć produkty info, zlecając tak naprawdę stworzenie takich produktów, ponieważ na przykład możesz komuś zlecić. Ja na przykład nie znam się na przykład na i się nie pozna najprawdopodobniej na szydełkowaniu. Nie znam się na szydełkowaniu. Ale gdybym dzisiaj chciał założyć infobiznes, jak szydełkować, to pewnie bym się z kimś dogadał, kto umie szydełkować, nagrałbym jakieś wideo instruktażowe i pokazalibyśmy, jak to robić krok po kroku. Ja bym przyszedł do kamerę, przedstawił się jako tutaj osoba, która jest jakby prowadząca tego typu biznes. Nie muszę tam na szydełkowaniu, żeby stworzyć sobie infobiznes, w jaki sposób szydełkować, tak? Oczywiście infobiznes może dotyczyć każdej branży, wielu aspektów, wielu rzeczy. Wiedza dla studentów. To jest takie coś, co dzisiaj, kiedy robiłem tę prezentację, przypomniało mi się z lat 2000, poniżej 10, 6, 7, 8, 9, nie pamiętam dokładnie to było, ale ja to takie pierwsze moje biznesy w czasie studiów, kiedy to zbierałem informacje z roku wyżej, tak? Ja studiowałem m.in. administrację, m.in. marketing polityczny, m.in. inne też rzeczy, nie ma to totalnie teraz znaczenia, ale do czego zmierzałem? Na początku pierwszy mój kierunek studiów to był politologia, kiedy robiłem studia licencjackie i dokładnie na studiach głupi nie byłem w cudzysłowie. Znaczy tak, to umiejętności, że tak powiem, na egzaminach trzeba było mieć, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że wtedy zbierałem wszystkie materiały, nagrywałem na płyty CD. Później te płyty CD sprzedawałem, już nie pamiętam, po 50 zł, coś koło tego, wystawiałem ogłoszenia, cyk, i były płyty CD za 50 zł. Oczywiście to były troszeczkę inne czasy, nie było tych wszystkich internetów tak bardzo rozpowszechnionych i tak dalej, ale ta wiedza schodziła. Być może dzisiaj trzeba byłoby, i to nie chodzi o taka wiedza ogólnodostępna dla wszystkich, bo w internecie jest wszystko. Nie chodzi o to. To była wiedza, która
Najprościej w świecie. Ja ją brałem od roczników wyżej, albo sam najprościej w świecie robiłem notatki, egzaminy, przygotowałem odpowiedzi do tego. Osoby, może w tym jest osoba, która ma, znam z jakiejś szkoły albo ze studiów, chociaż wątpię, bo tutaj raczej, ale zapytam się, czy ktoś jest, co mnie zna ze szkoły albo ze studiów, to dajcie znać w komentarzu, ale może nawet ode mnie materiały kupował kiedyś. I generalnie zbierałem te materiały i sprzedawałem, tak, na płytach CD. Dzisiaj to, co to może zrobić, to może zrobić, jak to się skończyło się? Później się to skończyło w taki sposób, że jak już byłem na innych kierunkach, albo potem zbierałem materiały zupełnie z innych kierunków. Potem już miałem zarządzanie materiały, z informatyki materiały, nie znając się na tym. Zbierałem to, układałem to jakieś katalogi i to sprzedawałem, tak? Ja ten wiedza dla studentów, ja ci mówię jako przykład do twojej inspiracji dla ciebie, skąd możesz zdobyć pewne materiały dla osób, które coś potrzebują, tak? Dla drugiej osoby, która najprościej w świecie może to potrzebować. Arbitraż. Bardzo szeroko pojęcie. Tutaj możemy mówić o arbitrażu związanym z, nie wiem, z rynkiem, to jest zarabianie troszeczkę online tak naprawdę, czyli biznesy online. To tak właśnie tutaj, to w sumie brakuje mi takiego pojęcia, to jest szeroko biznes online, tak? Ale w wielkim skrócie arbitraż polega na tym, że dealujesz między czymś, tak? Czyli nie wiem, arbitraż może być taki, że ktoś ma kurtki, ty masz sprzedawcę, dostarczamy spodnie, buty i tak dalej, robisz arbitraż między producentem a klientem końcowym, ale też na przykład w kontekście, nazwijmy to kryptowalut, arbitraż polega na tym, że kupujesz coś taniej i sprzedajesz to samo drożej na innej giełdzie, czyli na przykład, nie wiem, masz giełdę, ja mam na przykład BitPay, polska giełda i Binance, giełda zagraniczna i widzisz, że kryptowaluta kosztuje tutaj tyle i tyle, tutaj tyle i tyle i ty możesz kupić w tym samym momencie tutaj i w tym samym momencie sprzedać tutaj i zarobić na tym pieniądze. Oczywiście są pewne automatyczne rozwiązania do arbitrażu, pewne porty arbitrażowe, ale jest to pewnego rodzaju pomysł na biznes. Ogólnie, jeżeli miałbym coś tutaj stwierdzić, to jest jedna z ostatnich rzeczy, więc jesteśmy przy końcowi, kupić taniej, sprzedać drożej. Bardzo szeroko pojęcie, wszędzie, gdzie jesteś w stanie coś kupić taniej, sprzedać drożej, możesz na tym zarabiać z domu. I ostatni slajd, który tutaj mam dla Ciebie, to jest, na czym możesz zarabiać? Nadawanie bezpłatnego kontentu. I to jest rzecz, którą chciałbym, żebyś sobie zapisał, ponieważ to Ci nie przyprowadzi pieniędzy od razu, to Ci nie da pieniędzy tu i teraz, to nie pozwoli Tobie na to, że Ty dzisiaj nagle będziesz zarabiał nie wiadomo jakie pieniądze, czy w ogóle będziesz zarabiał, ale to jest pozwolenie do tego, że jeżeli znasz się na czymś i jeszcze tak do końca nie masz pomysłu na ten biznes, nie wiesz, co tak naprawdę w tym kierunku pójść, to zacznij już coś robić, to znaczy zacznij dawać bezpłatny content, załóż sobie bloga, załóż sobie stronę www, odpal sobie kanał na YouTubie, stwórz swoją grupę na Facebooku, tak? Stwórz swoją grupę, załóż sobie kanał na Instagramie, stwórz swoją grupę na aplikacji Telegram, Discord, czy jakiejkolwiek innej aplikacji, tak? Zbieraj społeczność, budź kółko siebie społeczność, i dawaj im bezpłatny content, czyli wiedzę, swoje doświadczenie, swoje umiejętności. Nie obchodzi się, musisz im coś dzisiaj sprzedawać, tak? Ty dzisiaj im nie sprzedajesz fizycznie produktu, ale tak naprawdę sprzedajesz im siebie, tak? Ty sprzedajesz im siebie. I wiele osób wie o tym, co ja dzisiaj powiedziałem. Pytanie, czy to robi, tak? Czy to robi? Czy ty jesteś w stanie, czy ty tworzysz swój biznes, tak, nawet sprzedając siebie, bo wiele osób powie, ok, ja nie mam na to, nie mam na to, nie mam na to, nie mam na to, ale to możesz zrobić, możesz dawać bezpłatny content innym osobom i sprzedawać siebie. Ty jesteś wtedy, budujesz swoją markę, jesteś w centrum całej tutaj uwagi. Dobrze, to jest jakby ta część oficjalna, którą dla Ciebie przygotowałem. Te pomysły tutaj z jednej strony są proste, z drugiej strony są pewnie innowacyjne. Dajcie mi proszę znać tylko w komentarzu, czy są tutaj, czy to, co dzisiaj powiedziałem Tobie, tak, czy ma to dla Ciebie jakąś wartość, czy tutaj jakaś inspiracja Cię dostałeś, tak? Czy dostałeś jakąś inspirację do tego, aby gdzieś tam coś zrobić ze sobą w życiu, czy były jakieś rzeczy pewne dodatkowe, wartościowe, dajcie je znać proszę mi w komentarzu. I to jest jakby pierwsza część naszej tutaj prezentacji, za chwilę oczywiście odpowiem na pytania, natomiast jeszcze chciałem dla Ciebie coś znaleźć, jedną rzecz i później oczywiście z tym losowania. Jeszcze jedną rzecz chciałem dla Ciebie znaleźć, tylko pozwól, że to tutaj znajdę, bo teraz taki, nazwijmy to, bonus chciałem Ci dać. Ok, mam ten bonus chyba, albo nie mam. 3 sekundy. Ok, dobrze. Mam coś, co chciałem Ci pokazać, ale
Musiałbym wgrać tą prezentację, bo jeżeli nie mam, 3 sekundy, a w międzyczasie będziemy robić na pytania, a jeżeli jakieś pytanie zadawałeś wcześniej, a ich nie widziałem, nie odpowiedziałem jeszcze, po prostu wgraj, podaj to pytanie jeszcze raz, tak? Podaj to pytanie jeszcze raz. Ja tutaj wgrywam jedną rzecz, zrobimy za chwilę losowanie nagród, ale chciałem Ci jeszcze powiedzieć na temat, może nie tyle będę wgrywał, na temat jednej bardzo ważnej rzeczy. W jaki sposób Ty możesz się dzielić wartością? W jaki sposób Ty z tego, co robisz, możesz pomóc innym osobom i zacząć na tym zarabiać pieniądze? Weź sobie kartkę papieru i zapisz sobie takie trzy rzeczy, które teraz Ci powiem, tak? I pierwszą rzeczą, którą jest na kartce papieru, możesz zapisać, jakie problemy mają inni, które Ty możesz rozwiązać. Jakie problemy mają inni, które Ty możesz rozwiązać. Od tego w ogóle tych pytań, z tych trzech pytań, które tutaj za chwilę Ci opowiem, to zacznij w ogóle planowanie jakiegokolwiek biznesu online. Tak? Zacznij planowanie, jeżeli planujesz cokolwiek zrobić, bo nie dla biznesu online, ile zarabianie bez wychodzenia z domu. To jest pierwsze pytanie. Jakie problemy mają inni, które Ty możesz rozwiązać? Kolejne pytanie. Jakie potrzeby mają inni, które Ty możesz zaspokoić? Jakie potrzeby mają inni, które Ty możesz zaspokoić? To jest kolejna rzecz, którą zapisz. I ostatnia rzecz, jakie marzenia mają inni, w realizacji których Ty możesz im pomóc? Jakie marzenia mają inni, w realizacji których Ty możesz im pomóc? Przemyśl to. Przemyśl to, co teraz powiedziałem Ci, z tego względu, że to są być może proste rzeczy, ale warte wdrożenia, tak? Bo ja dzisiaj nie, może Ameryki nie odkryłem, ale mam nadzieję, że dałem Ci taką inspirację do tego, abyś przemyślał, czy nie warto. I ja jeszcze wrócę tutaj do jednej rzeczy. Ja tak specjalnie powiem, przemyślał, czy nie warto. Wrócę jeszcze do tego wykresu tutaj, tak? Zobacz, co się wydarzyło. To jest luty, to jest marzec. Marzec tego roku, 2020 roku. Co tu się wydarzyło? Praca zdalna, a to jest wykres od 2004 roku. Popatrzcie, płynące, coś tam się ludzie interesowali, gdzieś tam jest wzrost. A jak nagle kryzys gospodarczy, kryzys ekonomiczny, sytuacja, w której się znaleźliśmy, spowodował jaki potężny wzrost. To jest wykres z 2014 roku, to nie jest miesięczny wykres. Zobacz jaki to jest szczał. Tak? I dzisiaj jest szał. Ja idę o zakład, kiedy będę nagrywał te wideo, że to będzie spadało, cały czas spadało, a wiesz do kiedy? Aż nie będzie kolejnego kryzysu. A wiesz dlaczego? Z prostego względu. Dzisiaj wiesz o tym, co Ci teraz powiedziałem i 95% ludzi na tym pokoju nic z tym nie zrobi. 95% ludzi, 95% ludzi albo 90%, 95% nie pójdzie dalej. Tak naprawdę będzie garstka osób, które usiądą i powiedzą, słuchaj, dobra, fajna wiedza, mam wiele pomysłów teraz, wpisuję to, chcę działać, nie wiem jak działać, ok, możesz się skontaktować ze mną, czy tam od nas w ramach Expert Clubu, czy po prostu z osobami, które pokazały Ci tę prezentację, bo też inne osoby mogą Ci na tę prezentację zaprosić i zacznij coś z tym robić, bo może się okazać, że za rok, za dwa, trzy wrócimy tutaj do tego samego miejsca, będzie kolejny kryzys, a Ty już będziesz przygotowany, tak? Ty będziesz przygotowany na to, bo Ty chociaż, tak jak powiedziałem wcześniej, sobie zaczniesz albo oszczędzać, albo dorabiać, albo będziesz zarabiał,